Witam Państwa serdecznie. Spotkanie będzie długie, mam nadzieję, że przyjemne, bo krótko się nie da o tych sprawach i temat jest tak obszerny, że przynajmniej część tego, co nas interesuje na co dzień, powinna się w tym zmieścić. Parafrazując to, o czym powinniśmy mówić, to przychodzi mi na myśl Wyspiański. Co tam, panie, w polityce? Bo to wszystko się do tego sprowadza. Ale polityka jest pojęciem bardzo obszernym. To jest także polityka historyczna, to jest nasza przeszłość, to jest nasza teraźniejszość, ale także przyszłość. Czyli co obecni decydenci szykują nam na jutro, na pojutrze, na to, co będzie za nawet 50 lat. A perspektywy mamy bardzo nieciekawe. Polska była kiedyś wielkim krajem, o ogromnym dorobku intelektualnym, moralnym, prawnym. Pierwsza Rzeczpospolita, szczególnie XVI wiek w Europie, to był fenomen. To było coś, co nie ma żadnego odniesienia. Poza tym państwo bez stosów, państwo bez królobójstwa, bez morderstw w tych rodach panujących, tam gdzie jest wschodzie czy na zachodzie, dusili nawet noworodki, mordowali do któregoś pokolenia, żeby nie mieć następców, bo myśleli, że zawsze będą żyli. Polska tego nigdy nie zaznała. Ale dzisiaj pod pręgierzem tak zwanej opinii publicznej światowej jest właśnie Polska. Wszystko to najgorsze to Polska. Caryca Katarzyna, uzasadniając przed encyklopedystami francuskimi rozbiory Polski, no bo jednak taki kraj zniknął z Europy, trzy sąsiednie mocarstwa rozszarpały nas na kawałki i dostawała pytania, dlaczego? A ona odpowiadała w ten sposób. A jak nam 200 tysięcy chłopów uciekło na stronę polską, to co mogliśmy zrobić? A co to znaczy uciekli na stronę polską? Oni nie stali się książętami, nie stali się posiadaczami, oni dalej byli chłopami. Czyli jak musiało być w Rosji pod panowaniem carskim, a jak musiało być w ówczesnej Polsce? Ale jak się czyta jakieś gej gazety i tym podobne, to obraz wychodzi przerażający. Jacy byliśmy, jacy jesteśmy i jeśli w ogóle to przeżyjemy, to jacy będziemy. Wszystko to najgorsze ma się kojarzyć z nami. I to jest także fenomenem, że Polska dawna, pierwsza Rzeczpospolita, obracając się w tych kamieniach młyńskich między Zachodem, czyli Zakonem Krzyżackim, później Prusami, Rzeszą Niemiecką, a z drugiej strony między Moskwą i jej następstwem, czyli Rosją, także Rosją dzisiejszą, że jednak zachowała swoją tożsamość, że jednak jakoś tam przetrwała. Wielokrotnie zmienialiśmy granice, byliśmy przesuwani na wszystkie możliwe strony. Traciliśmy olbrzymi potencjał, którego nie rozumiemy. Nam się wydaje, że II wojna światowa i strata 22% ludności to była katastrofa. A jednak potop szwedzki, potop moskiewski, to jest druga połowa XVII wieku, to jest 40% strat bezpowrotnych. I teraz sobie proszę wyobrazić Warszawę, powstanie warszawskie, to co się stało z Warszawą, to co się stało z ludnością Warszawy wtedy, a to co się stało w czasie potopu szwedzkiego. 90% mieszkańców Warszawy zostało wymordowanych albo spalonych, bo Szwedzi stosowali taktykę spalonej ziemi. Tylko tego nie ma. Jak się ogląda podręczniki dla tych naszych najmłodszych, milusińskich, którzy dorastają, to tam wszystko są zdawkowe, jakieś urywki zdań, jakieś małe fragmenty o naszej przeszłości. Zawsze z zastrzeżeniem, że jednak była nietolerancja, że gnębiliśmy Żydów. Jak mogliśmy ich gnębić, skoro oni do nas lgnęli? Chyba, że to są masochiści, no to wtedy tak. Musieli uciekać dosłownie z całego ówczesnego świata, ze znanego świata. Z ponad 50 państw, państewek, różnego rodzaju organizmów państwowych, Żydzi byli albo wypędzani, albo uciekali na skutek ucisku. Gdzie znajdowali miejsce? W Polsce. To był Asylum Judaeorum, czyli azyl dla Żydów. Tak to nazywają historycy żydowscy. Ci normalni, no bo Gross czy Grabowski oczywiście nie. Ale nie są ani historykami, ani nie są normalni. A w dodatku nie są nawet Żydami tak naprawdę, bo biorąc pod uwagę halachem, czyli to prawo żydowskie, to Jan Tomasz Gross jest synem Gojki i Żyda. W związku z tym nie jest Żydem. Tak samo Abrahamer Grabowski ma taki sam rodowód, ale u nich to się wszystko rozmyło. Dzisiaj 10 kropel krwi żydowskiej w 12 pokoleniu wstecz, to ty jesteś nasz, to ty jesteś Żyd. Potrzebują świeżej krwi i tak ją zdobywają. Ale proceder szkalowania Polski na arenie międzynarodowej przybrał takie rozmiary, że właściwie powinniśmy założyć wór pokutny, iść do Wisły z kamieniem u szyi i się utopić, żeby przestać wszystkim innym szkodzić. Ale gorsze od tego jest to, że my tej przeszłości tak naprawdę nie znamy. Nie wiemy, czym się możemy szczycić,
Nie wiemy, co możemy pokazać na tle innych państw europejskich, ale przecież mamy co? W żadnym innym kraju cywilizowanym w tamtym czasie nie wymyślono takiej formy ustroju politycznego i prawnego jak unionizm, polskie unie. To nie była tylko Unia z Litwą, z których było kilka kolejnych, ale było tych Unii także kilka. I one były dobrowolne. Nikt nam tego nie kazał robić i my nikomu nie kazaliśmy do takich Unii przystępować. A jednak był pęd do Polski, żeby się do Polski przyłączyć. Całkowita autonomia wewnętrzna dla mniejszości narodowych, takich jak Ormianie, którzy nigdy w życiu Polski nie zdradzili, chociaż mieszkali od wieków, nigdy do nich nie możemy mieć żadnych pretensji, bo spisali się wspaniale. Ale autonomię mieli także Żydzi. Państwo kachalne było państwem w państwie. Kachał się rozliczał na zewnątrz z władzą królewską, z władzą administracyjną, na przykład z podatków. Władza sądownicza przekazana w ręce Żydów do środka, do Kachału. Tylko jeśli był spór chrześcijanina z Żydem, wtedy mógł być reprezentant strony chrześcijańskiej i strony żydowskiej, porównej. Później było głosowanie. Różnie na tym wychodziliśmy. Nikt im takich warunków wtedy nigdzie nie dał. My tak. Jak dzisiaj jesteśmy pokazywani? Jako koszmarna karykatura. Ale sam wykwit myśli politycznej opartej na prawie moralnym, polskim, jest taki, że jest co pokazywać i powinniśmy to pokazywać. Pokazywać w każdy możliwy sposób, aby tych ludzi do siebie przyciągać, przynajmniej od tej strony historycznej, że wcale tacy nie byliśmy. I tu chciałbym przytoczyć fragment preambuły Unii Horodelskiej. To jest 1413 rok, czyli początek XV wieku. Jakie panowały pojęcia w Polsce, a w innych państwach Zachodu? Unia w Horodle, Unia z Litwą, pierwsza taka duża, pierwsza była krewska, jeszcze nie na taką skalę, ale pierwsza duża Unia z Litwą w Horodle jest rozpoczęta następującym wyzwaniem. Nie dozna łaski zbawienia, kogo nie wesprze miłość. Ona jedna nie działa marnie, promienna sama w sobie, gasi zawiści, uśmierca swary, użycza wszystkim pokoju, skupia to, co się rozpierzchło, podźwiga, co upadło, wygładza nierówności, prostuje krzywe, wszystkim pomaga, nie obraża nikogo, a ktokolwiek schroni się pod jej skrzydła, ten znajdzie bezpieczeństwo i nie ulęknie się niczyjej groźby. Wyobraźmy sobie taką preambułę do Unii Europejskiej. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby takie pojęcia zapanowały wśród tych, którzy powinni być kontynuatorami tradycji łacińskiej? Ale przede wszystkim to wyznanie moralno-ustrojowe, prawne. Miłość tworzy prawa, włada państwami, urządza miasta, wiedzie stany Rzeczpospolitej ku najlepszemu końcowi, a kto ją pogardzi, ten wszystko utraci. Dlatego też my wszyscy zebrani, prałaci, rycerstwo i szlachta, chcąc spocząć pod puklerzem miłości i przejęci pobożnym ku niej uczuciem, niniejszym dokumentem stwierdzamy, że łączymy i wiążemy nasze domy i nasze pokolenia, nasze rody i herby. To była Unia przyciągająca. To nie był podbój, to nie był zabór, to nie był przymus. Litwini tego chcieli i przez te następne wieki bardzo dobrze na tym wyszli. Oni mają do nas dzisiaj pretensje. Pretensje o to, że ich ta warstwa przywódcza, ich elity bardzo szybko się polonizowały. Tak rzeczywiście było. Po prostu mieliśmy taką siłę przyciągającą, że większość tych rodów litewskich bardzo szybko się przynajmniej powierzchownie, a później głębiej polszczyła. I tu mi na przed oczami staje opowieść pana Witolda Świerzewskiego. To był działacz delegatury rządu w Wilnie po wojnie w 1945 roku, zastępca ostatniego delegata rządu na kraj, już tego nowego wyboru, gdy już jest epoka żołnierzy wyklętych, czyli Włodzimierza Marszewskiego, który opowiadał, jak w 1939 roku, pod koniec 1939 roku, Litwa jest państwem sojuszniczym, zarówno dla Związku Sowieckiego, jak i dla Niemców. Dla Związku Sowieckiego dlaczego? Bo im Stalin dał Wileńszczyznę. Oni to bardzo chętnie przyjęli oczywiście. Uważali, że wróciło do nich to, co do nich należy. Tylko że w Wilnie to był poniżej 1% mieszkańców stan litewski. Tam była reszta to Polacy, Żydzi,
Niemcy, wszystkie inne narodowości. Litwinów było najmniej. I gdy te obrady miały się rozpocząć, Polacy proponowali, że Polska została zniszczona. Wam to grozi w najbliższych miesiącach. Nie myślcie sobie, że wam to ujdzie płazem, że jako takie małe państewko gdzieś się uchowacie w tych kamieniach młyńskich między Rzeszą Niemiecką a Związkiem Sowieckim, więc powinniśmy mieć przynajmniej wspólną politykę zachowania własnej tożsamości. A jeśli tego nie można, nie możemy zrobić czegoś razem, to przynajmniej bądźmy dla siebie neutralni. Litwini tego nie przyjęli, ale spór proceduralny przez parę godzin polegał na tym, że nie można było ustalić języka obrad. Polacy zdali litewski, ale nie musieli przechodzić na język kontrahenta, drugiej strony. Litwini znali język polski, ale po polsku nie chcieli rozmawiać. Rosyjski nie wchodził w grę, mimo że jedni i drudzy to znali, ale to był język mocarstwa zewnętrznego. No i przyszło do ustalenia języków obcych. Polacy do nich po niemiecku, no to nie w ząb, po francusku, tym bardziej. I w końcu po paru godzinach takich sporów doszło do tego, że Litwini powiedzieli, pany, to możemy rozmawiać po polsku, ale napiszemy w protokole, że to był francuski. I tak to się rzeczywiście stało. Natomiast ta anegdota polega na tym, że Litwin, zapytany, ten szef tej delegacji litewskiej, to było oczywiście wszystko w konspiracji, zapytany o to, dlaczego występujecie przeciwko Polsce. Byliśmy tyle wieków złączeni, mieliśmy wspólne interesy, teraz to samo nas powinno połączyć, a wy tego nie chcecie. Litwin poszedł do stołu, wziął kostkę cukru, pokazał szklankę herbaty, wrzucił tą kostkę, zamieszał łyżeczką, mówi, o, to są właśnie związki z wami. Poprawiamy wam smak, ale my znikamy. Coś w tym było, ale przecież nikt ich do tego nie przymuszał. I z tej naszej przeszłości, tego przede wszystkim XVI wieku, ale także trochę wcześniej, także jeszcze dużo później, powinniśmy wyciągać wnioski. Jak Polska się zachowała, co wtedy powinna zrobić i co utraciliśmy. To było państwo wzorcowe w Europie. Rzeczpospolita, pierwsza Rzeczpospolita. Państwo, gdzie był jednolity system miar i wag. To jest nie do pojęcia. Dzisiaj to jest oczywiste, czy jesteśmy we Wrocławiu, czy pojedziemy do Gdańska, czy w Krakowie. To jest metr, jest kilogram, jest litr. Miary są takie same, dla wszystkich zrozumiałe. Ale jak się weźmie pod uwagę ówczesne państewka, książstewka niemieckie, czy dalej na zachodzie w Europie, to każdy z tych struktur parapaństwowych miało własny system miar i wag. Po co? Bo to były oddzielne, odrębne byty polityczne. Oni nie rozumieli, że łatwiej jest, jak się ma jednolity system. A my to rozumieliśmy od samego początku. Ujednolicenie waluty. Na terenie Rzeczpospolitej była jedna obowiązująca państwowa waluta. W obiegu były oczywiście inne pieniądze, to było normalne, srebro, złoto było walutą, ale walutą podstawową były pieniądze bite przez mennicę królewską. Natomiast w tych wszystkich państewkach każdy z tych stanów wydawał własne pieniądze, czyli bił własną monetę. Oczywiście przy okazji tam tu było niedoważenie, tam czegoś brakowało, wszyscy na tym zarabiali, a ograbiany był ten, który powinien na tym korzystać, że ma jedną walutę. On jej nie miał, w dodatku musiał ją przeliczać cały czas. Wszystkie drogi bite i wodne na terenie Rzeczpospolitej były wolne od jakichkolwiek opłat, nie wolno było stawiać żadnych granic i nie pobierać tak zwanego myta, czyli cła. Jeśli kupiec wjeżdżał w granicę Rzeczpospolitej, to był pewien, że do wyjazdu z Polski, czy do powrotu z Polski, nikt po drodze go nie będzie łupił tym szczególnym podatkiem, jakim było wkładanie cłami. To było u nas normalne, u wszystkich innych było nienormalne. Mieliśmy już od XVI wieku system pocztowy. Działała Polska Poczta. Zaczęły wychodzić polskie gazety. Rzecz nie do pojęcia. A weźcie państwo jakieś podręczniki, jak się macie w rodzinie osoby uczące się w liceach, w technikach. Zobaczcie, co na ten temat jest. Ile i co. Takich rzeczy tam oczywiście nie będzie. Ale przede wszystkim fenomen tamtego państwa polegał na tym, że istniało całkowite bezpieczeństwo wewnętrzne. Mimo ciągłych najazdów, ciągłego stawania w potrzebie, jak to wtedy nazywano, czyli przeciwstawiania się obcym najazdom, łupienia Rzeczpospolitej, wewnątrz kraju, gdy był okres pokoju, było całkowite bezpieczeństwo zapewnione przez odpowiednie struktury królewskie czy możnowładców. Dlatego, że
Obywatel był pod ochroną. Czy to kupiec, czy mieszczanin, czy szlachcic, czy zwykły jakiś człowiek, który udawał się na przykład na targ ze wsi, kilka kilometrów dalej, on musiał mieć poczucie bezpieczeństwa. I miał, że nikt go nie napadnie, nikt mu tego nie zabierze, nikt go nie ograbi. Dla mnie fenomenem z tego zakresu jest rzecz, którą znalazłem, jak zwykle, u profesora Feliksa Konecznego. Wielkiego erudyty, wspaniałego historyka, historiozofa. Człowiek, którego dzieła nie są lekturami szkolnymi, a przynajmniej kilka broszur powinny być jako podstawa do edukacji historyczno-politycznej. Tak nie jest. I Koneczny opisuje, że przez cały ten okres rozkwitu Rzeczpospolitej w XVI wieku, gdy te wozy ze złotem, ze srebrem, ściągnięte z podatków, ciągnęły ze wszystkich stron kraju, z krańców do centrum, do stolicy, do skarbca królewskiego, były tylko dwa napady. Dwa. Przez okres kilkudziesięciu czy ponad 100 lat. Dlaczego? Właśnie to było to bezpieczeństwo wewnętrzne. No to w takim razie ten konwój musiał mieć odpowiednią ochronę. Jeśli jadą wozy ze złotem i srebrem, to powinno być kilkadziesiąt albo nawet kilkuset zbrojnych, którzy tego pilnują. Dzisiaj oglądamy filmy, jak się transportuje gotówkę czy drogocenne rzeczy, to widzimy, jak to wygląda. Siły specjalne z długą bronią, zamaskowani, a i tak są napady. Natomiast wtedy napady były tylko dwa. Gdzie? Na wschodnich obrzeżach Rzeczpospolitej, tam gdzie zagony tatarskie przedostały się dalej, w głąb, i taki konwój został napadnięty. Przez tyle lat było to możliwe, że państwo bezpieczne mogło się rozwijać. A na czym ten rozwój polegał? Po najazdach tatarskich, po potwornych zniszczeniach na wschodzie, na południowym wschodzie, istniały tak zwane pustki. Zarówno na tych terytoriach, gdzie dzisiaj jest państwo Ukraina, czy w Ukrainie, jak niektórzy mawiają, czy też bardziej na północ, w stronę Pskowa czy Nowogrodu. To były terytoria puszczańskie, te połacie, które były już przygotowane do zagospodarowania, do osiedlenia, zostały wyniszczone najazdami tatarskimi i zabieraniem ludzi w jasyr. To stało puste. To się nazywało pustki. A z drugiej strony istniało względne przeludnienie na terytorium Rzeczpospolitej. Z tych biednych wsi mazowieckich, kieleckich, gdzie ludzi było coraz więcej, ziemia była w takim samym dostępie ograniczona, przecież się nie powiększało. Ta ziemia nie rodziła tak, jak powinna, żeby wszystkich zadowolić i wynagrodzić za ciężki trud. Ludzie udawali się całymi wielkimi konwojami, czasami to były całe wsie, przenosiły się na południowy wschód czy na tereny dzisiejszego czy dawnego województwa nowogródzkiego. I tam zasiedlano te miejsca i ustanawiano nowe siedziby. Na czym to polegało? Dlaczego ci ludzie wyjeżdżali? Głód ziemi to było czymś naturalnym, ale warunki, jakie im stwarzano, były czymś nienaturalnym. Ludzie, którzy przemieszczali się na te tereny puste, żeby je zagospodarować, dostawali szczególny przywilej. Często po kilkadziesiąt lat tak zwanej wolnizny, czyli zwolnienia ze wszelkich podatków. Dlaczego? Uznawano, że ktoś, kto jedzie w nieznane, jedzie w ciemno, zabiera rodzinę, zabiera dobytek, jedzie z sąsiadami, weźmie jakieś ziemi w zagospodarowanie, to nie była kolonizacja, bo my nie napadaliśmy, nie mordowaliśmy właścicieli czy tamtejszych mieszkańców, bo ich po prostu nie było. Zasiedlaliśmy te pustki i ci ludzie, którzy się tam zagospodarowywali, byli zwolnieni z jakichkolwiek świadczeń. Nawet po kilkadziesiąt lat, czyli często ci, którzy się osiedlili, przekazywali to w spadku następnemu pokoleniu, a daniny i wszelkie powinności dotyczyły dopiero na przykład trzeciego pokolenia z nich. Dlaczego te tereny tak szybko się rozwijały i tak szybko się zagospodarowywały? Właśnie dlatego, bo były te szczególne przywileje. Było coś takiego gdzieś na świecie. Mamy Dziki Zachód, to jest wiek tak naprawdę XIX, gdy te tabuny najeźdźców jadą mordować Indian, zabierać te ziemię. Wystrzeliwują bizony, bo one wyżerają trawę, a przecież można bydło hodować. I dzisiaj to jest mit założycielski Stanów Zjednoczonych. Ten dzielny kowboj z pistoletem, który gdzieś tam ochrania ten konwój osadników i strzela do Indian, którzy są nienawistni. Oni byli u siebie, oni bronili własnego terenu, bronili własnej godności, własności, bronili życia. I to jest zupełnie coś innego. Tylko tam to jest mit założycielski.
Tym się można chwalić, można nagrywać filmy do dzisiaj, chociaż coraz więcej jest takich, że jest dwóch kowbojów tej samej płci i oczywiście nie tylko śpią pod kocem, ale także nie śpią pod kocem. I to stało się normą. Wtedy to nie było normalne, nie było do przyjęcia. I teraz to porównanie cywilizacyjne nawet tych dwóch form zagospodarowania terenu, czyli dawna Rzeczpospolita i Dziki Zachód. Dziki Zachód wszyscy znają. Jest start, ktoś tam strzela, jakiś sędzia, te wozy ruszają, kto tam pierwszy dopadnie do tych terenów, które można opanować, wbija te kołki i to, co zajmie, to będzie jego. Tak powstawała ich własność. W Polsce nie było potrzeby. Ziemi było aż nadto. Każdy mógł sobie wziąć tyle, ile był w stanie zagospodarować. Reszta mu nie była potrzebna, bo zdawał sobie sprawę, że tą resztę może zagospodarować ktoś inny. To jest ten nasz etos, o którym nie wiemy, o którym zapominamy. Zakaz psucia pieniądza. Kiedy w innych państewkach, szczególnie niemieckich, jest cały czas psucie waluty, po to, żeby na tym zarabiać. Oczywiście pieniądz bezwartościowy czy mało wartościowy musiał być w obiegu, bo był przymus państwowy, czyli księcia, jakiegoś tam właściciela tej ziemi. W Polsce nie. Jest cały czas ograniczenie takiej możliwości. Pieniądza psuć nie wolno, ale za psucie pieniądza są bardzo surowe kary. Przydałoby się dzisiaj, to byśmy mieli mniej ludzi przy władzy, ale to jest marzenie. I ten szczególny system ustrojowo-prawny, czyli unionizm, łączenie poszczególnych krajów z organizmem tym podstawowym, z Rzeczpospolitą, polegał na tym, że my przyjmowaliśmy do siebie tych, którzy chcieli. Unia z Litwą to jest jedno, ale to jest unia z Infantami, unia z Mazowszem. To są tereny Prus późniejszych i to wszystko działało, to wszystko zdawało egzamin. Tylko jest jedna podstawowa rzecz, położenie geograficzne, położenie między sąsiadami. Polska, rosnąc w siłę, stawała się łakomym kąskiem dla naszych sąsiadów. Szwedzi nie dlatego najeżdżali na Polskę, że nas nie lubili, tylko dlatego, że tu się można było obłowić. Co oni mieli u siebie? Kamienie i zepsute śledzie. A tu kraj płynący mlekiem i pachnący. Można było wziąć w posiadanie. Stąd te najazdy. Ale to jest pierwsze państwo w Europie, w nowożytnej Europie, które stosuje sposoby eksterminacyjne. Szwedzkie Einsatzkommando szkoliły się przed doprowadzeniem do konfliktu zbrojnego w ten sposób, że wysyłano całe tabuny rzekomych wycieczkowiczów, czyli różnego rodzaju delegacje, które jeździły po tych terytoriach, które mają być zajęte. Oni są goszczeni w dworach, goszczeni w zamkach, spisują bardzo skrzętnie, co widzieli, co gdzieś jest, ile tego jest. I później, jak był najazd, jeśli zdobyli jakieś miasto, czy jakiś dwór, jakiś zamek, to pierwsze wchodziły te Einsatzkommando, które zabierały to, co zostało spisane. Żołnierz mógł rabować resztę, jeśli cokolwiek z tego zostało. I dzisiaj Szwedzi się szczycą. My mamy taką starą demokrację. My jesteśmy państwem zasobnym. Nie prowadziliśmy wojen i się dorobiliśmy. Nie zapomnę sytuacji, jak swego czasu, lata temu, byłem w Uppsali. I tam przewodniczka w muzeum nam pokazuje, no takich rzeczy to wy nie macie, zobaczcie jakie mamy Kopernikana u siebie. Ile tutaj jest rzeczy po Koperniku, a wy co tam macie? No a ja do niej mówię, przecież wy to ukradliście. Ona z takim poczuciem wyższości. Nie, to zostało zdobyte, czyli zdobywać można. Kradzież można nazwać inaczej i nie będzie kradzieżą. Nie uczymy tego w szkołach. Gadające głowy w telewizorze o tym nie wspomną, ale może i dobrze, bo wyobraźmy sobie, że jakiś Serba albo jakiś Joński zaczną o tym mówić i co z tego zrobią. Oczywiście gorzej niż wiatrak. Gorzej niż teraz wydaje się, że być nie może, jeśli chodzi o poziom edukacji, o poziom wykształcenia tak zwanych elit czy pseudoelit. Może być. Wszystko da się zepsuć, nawet to, co się już nie nadaje do użytku. I tak prawdopodobnie będzie. Ta wielka różnica cywilizacyjna między nami a światem ówczesnym zachodnim, który uważany jest za ten przodujący, za ten wzorcowy, jest taka, że gdy po bitwie pod Byczyną hetman Jan Zamoyski, przyjmując kapitulację pretendenta do polskiego tronu, który chciał zagarnąć tron siłą, księcia Maksymiliana, czy arcyksięcia Maksymiliana Austriackiego, musieli podpisać stosowny dokument. No i oczywiście Austriak ma wypisane te wszystkie tytuły, jest książę, pan, nie wiadomo kto, na jakimś tam małym państewku, na jakimś mieście,
cała litania jego posiadłości. A książę, przepraszam, nie książę, w Polsce nie było książąt, chyba że były tytuły nabyte jeszcze sprzed Unii z Litwą. To tak. A hetman Jan Zamoyski, jeden z najwybitniejszych polskich strategów, dowódców, ale także polityków i myślicieli, założyciel Akademii Zamojskiej, budowniczy Zamościa, państwa, miasta wzorcowego w ówczesnych warunkach w Europie, on podpisał ten traktat bardzo krótko. Jan Zamoyski, civis polonus regibus par. Czyli Jan Zamoyski, obywatel Polski, królom równy. No jak może być zwykły obywatel równy królom? No właśnie może. Przez system elekcyjny, który później został wprowadzony, okazało się, że szlachcicem, jeśli ktoś został, ma prawo kandydować do polskiego tronu. I takie przypadki mamy, że rody bez tych zaszłości jakichś królewskich czy innych wchodziły na polski tron, co nie mieściło się w głowie w państwach zachodnich. Dlaczego? Dlatego w Polsce stan szlachecki, czyli obywatelski tak naprawdę, dotyczył ponad 10% ludności i on się stale powiększał. Tam, gdzie na zachodzie jest to poniżej 1%, w tamtych państewkach nie ma możliwości wejścia do tego stanu, tylko są szczególne okoliczności, to w Polsce były trzy drogi otrzymania szlachectwa. Pierwsza, zasługi wojenne. Jeśli stawałeś dobrze w polu, odniosłeś rany, byłeś dzielny, są świadectwa twoich dowódców, to za to możesz dostać szlachectwo. Całe polskie wsie, czyli chłopi, ci, którzy poszli na ochotnika, na przykład z Batorym, bronić Rzeczpospolitej, dostawali po takich wyprawach szlachectwo. Dlaczego? Żeby ich podnieść wyżej. To nie była szlachta, która posiadała. Oni mieli niewielkie nadania, ale poczuwali się do dumy, poczuwali się do szczególnych związków z Polską i to przetrwało do II wojny światowej. Że śmiano się z nich, o, w łapciach chodzi, ale szable przy boku ma. Tak, dlatego że to tych ludzi, uszlachcenie tych ludzi powodowało ich wielkie związanie z Rzeczpospolitą. Niezwykły patriotyzm tych ludzi. Dzisiaj nie do przyjęcia, żeby było to możliwe, żebyśmy taką warstwę ludzi kochających swój własny kraj i samych siebie, żebyśmy taki stan osiągnęli. Dzisiaj bardziej się nienawidzą, niż chcieliby tego, o czym mówimy. Ale Polska przez to szczególne położenie dostała się w tryby olbrzymie kamieni błońskich. Między Niemcami, między Moskwą, późniejszą Rosją, nie było miejsca na normalne państwo pokojowe. Pokojowe w tym sensie, że Polska nie rozpoczynała wojen napastniczych. Wyprowadzenie w czasie wojny wojska poza terytorium Rzeczpospolitej wymagało zgody obywateli, czyli zgody Sejmu. Król nie mógł decydować, o, zrobię sobie wyprawę i pójdę teraz tam albo gdzie indziej. Nie, na to była potrzebna zgoda Sejmu. Żeby była zgoda Sejmu, to musiały być decyzje podjęte w sejmikach, czyli w tych najniższych strukturach demokratycznych ówczesnego państwa. I jednocześnie powodowało to przyrastanie tego stanu szlacheckiego. Pierwsze, tak jak mówiłem, zasługi za stawanie z bronią w ręku w obronie Rzeczpospolitej, czyli zasługi wojenne, ale także zasługi handlowe. Jeśli kupiec organizował jakieś wyprawy, sprowadzał towary rzadkie, towary drogie, na przykład płótna, których nie było w Polsce, przyprawy czy wino, ryzykował swoim majątkiem, ryzykował tą przeprawą, dopóki nie dotrze do Rzeczpospolitej i później on się na tym bogacił, ale bogaciła się na tym Polska. Ówcześni władcy Polski to rozumieli. Za takie zasługi, jeśli ktoś rozwijał tego typu handel, czy rozwijał przemysł, czyli uruchamiał różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju w dzisiejszym pojęciu jakieś małe fabryczki, to za to można było dostać szlachectwo, bo on pomnażał dobytek Rzeczpospolitej. Za to można mu było coś dać. I trzecia warstwa, która była uszlachcana, i to bardzo pośpiesznie, to byli ci, którzy kształcili się i wyróżniali w społeczeństwie. Szkółki przyparafialne, które były czymś normalnym w Polsce już wtedy, kształciły młodzież chłopską i to jest normalne, że byli lepsi uczniowie i gorsi. Ci lepsi, ci najlepsi byli wyszukiwani i takich wysyłano na dalsze kształcenie do akademii i także nawet za granicę. Oni wracali.
wracali intelektualnie naładowani, nafaszerowani, obejmowali stanowiska czy w dworach, czy na urzędach królewskich, za to, że czegoś się nauczyli, że coś Polsce dają, otrzymywali szlachectwo. Dlatego ten stan się powiększał. Polska stawała się państwem, gdzie bardzo łatwo było można zostać obywatelem. W Anglii, we Francji, w Hiszpanii, w tych wszystkich innych krajach było to niemożliwe. Tam było całkowite zamknięcie dla ludzi innego stanu. Nie można się było przycisnąć. Jednocześnie przez to, że byliśmy państwem bez stosów, wtedy, kiedy w Europie obowiązywała zasada cuius regio, eius religio, czyli kto zdobył władzę, kto panuje, ma prawo narzucić poddanym swoje wyznanie. I Europa spływała krwią. Czy luteranie, czy kalwini, czy inni palili ludzi na stosach za inne poglądy, za inny sposób wyznawania wiary, czego w Polsce nie było. Z przerażeniem czytam w podręcznikach współczesnych, że Polska była krajem, gdzie spalono kilkadziesiąt tysięcy czarownic na stosie. Może teraz to by się przydało niektórym, nie w takiej skali, ale żeby takich trochę podpiec, żeby takich głupot nie pisali, to tak. I to jest w szkołach, to jest normalne. Nauczyciele tego uczą, tego wymagają, bo to jest w podręczniku. Kto te podręczniki pisze, kto to zatwierdza? No właśnie. Może system edukacji nie działa tak, jak powinien. Może powinien zostać rzeczywiście bardzo głęboko zreformowany. Tak nie było. Polska była krajem bez stosów. I gdy Zygmunt August odbierał delegację przedstawicieli różnych możnych rodów, którzy zaczęli go nagabywać. No w innych krajach to jest tak, że religia należy do panującego. I może by tak w Polsce zrobić. A skąd się brały te postulaty? Cały XVI wiek. W Sejmie i w Senacie większość mieli innowiercy. Nie katolicy, innowiercy. Rzeczpospolita trwała. Państwo się nie rozpadło. Oni byli z Polską związani. Nie religijnie z innymi ośrodkami zewnętrznymi, tylko z Polską. Ale niektórzy mędrkowali. No może by tak zrobić jak na Zachodzie. Tam to jest takie fajne, że czyja władza tego religia. A on powiedział wprost, od razu to przerwał. Nie jestem królem waszych sumień. Twoje wyznanie jest twoją prywatną sprawą. Masz określone powinności, masz określone prawa i tego się trzymajmy. I takiej zasady w Polsce nigdy nie wprowadzono. Czyli właściwie na każdej płaszczyźnie na tle Europy wyróżniamy się. Jak poczytacie historyków zachodnich o Polsce w tamtej, a dzisiaj te rzeczy są pisane, to jesteśmy krajem przerażająco złym. A kraj zły jak się traktuje? Tak jak się traktuje złego. Jak się powinno go traktować? I wreszcie ta nienawiść do polskiej idei narodowej. Bo używanie pojęcia nacjonalizm przez dzisiejszą polską młodzież, to im się podoba. O, fajnie, jestem nacjonalistą. A jak się go człowiek zapyta, co to znaczy? No jestem Polakiem. A no właśnie, ale nie nacjonalistą. A dlaczego? Nacjonalizm to jest wynalazek XIX-wieczny na Zachodzie. Nacjonalistami byli Włosi, byli Francuzi, byli Brytyjczycy, byli Niemcy, nawet w skrajnych odłamach. I tam to była ta zasada, że jestem stąd, mam 3-4 pokolenia wstecz czystą krew, niemiecką, czy francuską, czy brytyjską, to ja jestem prawdziwy Anglik, czy prawdziwy Francuz. A w Polsce jest zupełnie inaczej. W Polsce nie decydowało to, z jakiego rodu pochodzimy, jakie mamy domieszki krwi. Nikt nikogo z tego powodu nie wykluczał. W przepiękny sposób wyraził to profesor Wincenty Lutosławski w II Rzeczpospolitej, który określił tą regułę, czym jest polska idea narodowa. Bo polska idea narodowa nie jest nacjonalistyczna. Nie ma tego poczucia przynależności po krwi. On napisał tak. Do polskiego narodu należą spolszczeni Niemcy, Tatarzy, Ormianie, Cyganie, Żydzi, jeśli żyją dla wspólnego ideału Polski. Murzyn lub czerwonoskóry może zostać prawdziwym Polakiem, jeśli przyjmie dziedzictwo duchowe polskiego narodu, zawarte w jego literaturze, sztuce, polityce, obyczajach i jeśli ma niezłomną wolę przyczynienia się do rozwoju bytu narodowego Polaków. I teraz w tych kręgach rzekomo nacjonalistycznych, ci, którzy są bardziej polscy niż im się wydaje, z tamtych kręgów zaczęły wychodzić na mnie ataki. Jakie on rzeczy opowiada? Jak to Murzyn może być Polakiem? No Indianin może być Polakiem? No przecież wiadomo, że nie może. Ale jak to wiadomo, że nie może? Mieliśmy takie mniejszości
w naszej historii jak Tatarzy. Nie mówię o tym, co było na południowym wschodzie, najazdy zewnętrzne, ale ci, którzy zostali osiedleni jeszcze za czasów Witolda, później się szybko spolszczyli, zachowali swoją tożsamość, byli Tatarami, mieli imiona, nazwiska swoje własne, zachowali religię, ale byli fantastycznymi Polakami i obywatelami. I w naszej historii, w dziejach, można wykazać bardzo wiele osób, czy wiele rodzin takiego właśnie pochodzenia, pochodzenia tatarskiego, ale przepiękne postaci polskie. Tylko ci głupcy tego nie znają, oni o tym nie wiedzą. Jak mi się powie, że ktoś miał takie pochodzenie, to oni tego człowieka automatycznie skreślą i odrzucą, no bo nie był nasz. A co to znaczy nasz? No właśnie to nic absolutnie nie znaczy. Szukanie tej przeszłości, pokazywanie tego wszystkiego ma prowadzić do określonego celu. Musimy odzyskać poczucie dumy narodowej. Tam, co jest złe w nas, możemy potępić, możemy pokazać i powiedzieć, że się z tym nie utożsamiamy. Ale wszystko to, co jest nasze, czym się możemy poszczycić, tak właśnie powinno być traktowane. Tylko trzeba to znać. A żeby to znać, to trzeba się uczyć. A żeby się uczyć, to dla tych pseudonarodowców, czyli nacjonalistów, nie wchodzi w grę, no bo to jest jakiś duży wysiłek umysłowy i trzeba przekroczyć jakieś bariery. Takie, że na przykład człowiek o innym kolorze skóry, czy o innym pochodzeniu, już nie może być Polakiem. Jak to nie może? I to jest dla mnie przykładem takim fantastycznym takiego podejścia. Są już zupełnie inne epoki z okresu II wojny światowej. Narodowe Siły Zbrojne, gdzie mówi się, że to była nacjonalistyczna, rasistowska organizacja. Ale to jest jedyna organizacja konspiracyjna, która w swojej warstwie przywódczej ma tak wiele osób innego pochodzenia niż polskie, ale wspaniałych Polaków. Cały program zachodni, czyli program powrót Polski nad Odrę i Nysą Łużycką i zniszczenia w całości Prus Wschodnich, które przez te 300 lat były takim korkiem nad Rzeczpospolitą z góry, stamtąd wychodziło całe zło przeciwko nam. Cała ta obudowa powodowała, że w Narodowych Siłach Zbrojnych pojawili się ludzie, którzy wymyślili, żeby Polska nie dla zdobyczy terytorialnych, ale dla bezpieczeństwa państwowego uzyskała granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej i całości wcielenie Prus Wschodnich do Polski, żeby raz na zawsze to gniazdo prusactwa zniszczyć. Wśród czterech głównych teoretyków, ideologów i propagatorów tej myśli mamy trzech działaczy narodowych pochodzenia niemieckiego. Młody polski oficer, zginął w czerwcu 1944 roku, Jan Lillpop, z tej rodziny Lillpopów. Antoni Gerne, ewangelik z Poznania, działacz obozu narodowo-radykalnego, pochodzenie niemieckie. Lech Karol Neyman z Poznania, pochodzenie niemieckie. I tylko jeden Karol Stojanowski ma rzeczywiście, może nie wiem czy czyste, bo nigdy przecież nie będziemy sobie badać kropelek, nie jesteśmy idiotami, ale to była polska rodzina, polskie nazwisko, polski działacz polityczny. Czyli na czterech głównych ideologów takiego myślenia mamy trzech ludzi pochodzenia niemieckiego. Mamy bardzo wielu ludzi, którzy są pochodzenia żydowskiego, albo nawet są czystymi Żydami. W sensie czystymi to tacy, którzy przyjęli chrześcijaństwo, katolicyzm, już jako ludzie dorośli. Czyli byli Żydami, stali się Polakami z wyboru. To jest przepiękna sylwetka jednego z oficerów, z wyższych oficerów Narodowych Sił Zbrojnych. On się nazywał Szmul Ostwind, później Stanisław Ostwind. On przyjął chrzest już po wojnie 20 roku, której działał przeciwko Bolszewi po stronie polskiej i uznał, że Polska jest jego wyborem. Później był komendantem powiatu Węgrów Narodowych Sił Zbrojnych i wreszcie, gdy w styczniu 1945 roku został ujęty przez NKWD i bezpiekę, przechodzi okrutne śledztwo. Wychodzi na jaw, że on jest polskim Żydem. NKWDzista się cieszy. O, mówi, ty Jewrej, to ty nasz. Jak ty pójdziesz z nami, a ty tu wszystkich znasz w okolicy, ty wiesz to tu, co robił, to ty u nas i generałem możesz zostać. A on mówi, nie, nie mogę. Dlaczego? Bo ja złożyłem przysięgę. A jaką ty przysięgę złożył? On mówi, na Matkę Boską. A naplewać na taką przysięgę. U nas złożysz na Stalina, to będzie dobra przysięga. On odmówił i został zamordowany. Ile z jego pomników? W ilu podręcznikach jest wymieniany jako wzór takiej postawy Polaka innego pochodzenia? Szef okręgu Mazowsze Południe Narodowych Sił Zbrojnych, przedtem szef komendant struktury wywiadowczej tego okręgu, Jerzy Kraft,
pseudonim Zygmunt Wiesławski, ma pochodzenie żydowskie. Jeszcze przy jego chrzcie jego rodzina podpisuje się imionami żydowskimi. Nikomu to nie przeszkadzało, nikt go nie odpędzał. Nikt nie mówił, ty nie jesteś Polakiem, więc nie możesz być. Mógł być. I bardzo wielu takich ludzi Polska do siebie przyciągała nie na siłę, nie zmuszała. Feliks Pisarewski, cudowna postać przedwojennego oficera rezerwy, działacza sportowego, działacza politycznego na gruncie syjonistycznym, który przyjaźnił się z polskimi ONR-owcami. Gdy trafił na Pawiak, przechodził ciężkie śledztwo, to śledztwo się kończyło, on zdołał wysłać gryps na zewnątrz, do swoich kolegów ONR-owców. Jednym z nich był kapitan Mikołaj Komorowski, z tej właśnie rodziny, bratanek generała Bora Komorowskiego. I prosił, wiem, że to jest trudne, ale jestem przewożony z Pawiaka w Aleję Szucha o takiej i takiej godzinie regularnie, taką trasą i później po 16 tą samą trasą mnie przywożą. Gdybyście mogli zrobić coś dla mnie, gdybyście mogli mnie odbić, bo to jeśli nie, to są ostatnie moje dni, a najwyżej tygodnie. Więcej tego nie wytrzymam, śledztwo przeciwko mnie się kończy. I ta akcja została wykonana. Oddział Narodowych Sił Zbrojnych 20 października 1942 roku w centrum Warszawy, tam, gdzie jest dzisiaj Plac Konstytucji, dokonał takiej akcji. Bez od jednego strzału. Niemcy się tego nie spodziewali, byli wtedy panami przecież w Europie. Mieli pół świata pod swoim władaniem. I nagle przychodzi grupa ludzi, Niemców rozbrajają, zabierają mundury, dokumenty, wyposażenie, zabierają więźnia, ale nikogo z tych Niemców nie mordują. I komuna od razu, o, Niemców wypuścili. A oni rozumowali w ten sposób, jak zabijemy jednego Niemca, to oni w zamian zabiją 100 albo 200 warszawiaków. Na takie wybijanie się wzajemne nie możemy iść, bo i tak mamy zbyt duży upływ krwi. Akcja bez konsekwencji. Udało się, Niemcy byli całkowicie zdezorientowani. I co ważne, w komunikatach tej organizacji nigdy nie pisano o własnych akcjach zbrojnych, nie ujawniano. Nasz oddział w dniu takim i takim dokonał takiej akcji. W biuletynie informacyjnym AK jest takich informacji pełno. I później ktoś z jakichś struktur złapany, to był pytany, zamach na Birkla, co o tym wiesz? Nie wiem. To zaraz zobaczymy, czy nie wiesz. I rozpalony pogrzebacz w tyłek. Człowiek jak nie wiedział, to zmyślał. Jak wiedział, to też powiedział prawdę, bo te konsekwencje były straszne. Można się było inaczej konspirować i warto się było inaczej konspirować. I z tej przeszłości, dlaczego ja jestem określany przez tą zgraję, tą czeredę lewicową wszelkiej maści, czyli komunę zielonych, jakichś tam tęczowych, wszystkich innych, że ja to jestem taki stary NZ-owiec. Nawet kiedyś doszło do takiej sytuacji, że było spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Jerzy Tomaszewski, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, on potrzebował mieć wykład dla studentów i dla doktorantów. I bardzo pięknie mówił przez godzinę o metodologii, jak to trzeba znać języki, jak to trzeba sprawdzać, dokumenty trzeba porównywać, cytować starannie, nic nie przekręcać. No można się było ręką, nogą wszystkim innym pod tym podpisać. I później miała być już dyskusja, zaraz po tym, ale on przyszedł, mówi, jeszcze coś muszę powiedzieć. A to się akurat wtedy ukazał pierwszy tom dokumentów NZ-u w moim wydaniu. I on mówi tak, jest tu w Warszawie taki stary NZ-owiec, on się nazywa Ziebrowski. To wy jego nie czytajcie. No i mówi, a teraz proszę taki zanielony pytania. Więc ja pierwszy się podniosłem, mówię, nazywam się Leszek Żebrowski. I nagle patrzę, pan profesor, jedna nitrogliceryna pod jęzor, druga nitrogliceryna pod jęzor. Proszę pana, to koledzy mi powiedzieli, ja żem nie wiedział. A mnie to nie obchodzi, co pan powiedział, czy pan wiedział, czy nie. Pan rzucił publiczne oskarżenie, że jestem starym NZ-owcem ludobójcą. Jak pan widzi, urodzony wiele lat po wojnie, nawet gdybym chciał was mordować, to przecież tego nie robiłem. Ale to nie ja, to mi koledzy powiedzieli. Poziom tych ludzi. Ale tak do mnie przygnęło, ponieważ zająłem się tymi badaniami, publikowaniem o tej organizacji, to zrobili ze mnie tego starego NZ-owca. I do dzisiaj właściwie w tych pokoleniach Zandbergów i innych to do dzisiaj pokutuje. Oni są z pokolenia trockistów, marksistów, komunistów sowieckich z UB. Jeden z nich ma tu pochodzenie także od oficera śledczego w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. Tak, się dobrze składa. Tylko naszą winą i naszym błędem jest to, że my nie stosujemy prozopografii, czyli nie badamy całego tła. Piszemy o jakichś wydarzeniach, jakichś rzeczach historycznych, ale nie robimy całego tła. Przede wszystkim biografii. Kto się skąd wziął? Kto kim jest i dlaczego taki jest, a to później bardzo wiele wyjaśnia. Jak jesteś z ubeckiej rodziny,
masz ojca, wujka, ciotka, pociotkę, wszyscy byli w UB, to ty jesteś ubek, mentalny przynajmniej. Jeśli nie mówisz publicznie, ja się od nich odcinam, ja nie mam z nimi nic wspólnego, nic na tym nie skorzystałem, to ty jesteś ten sam. A jak jeszcze ich bronisz, że oni walczyli o wolność i demokrację po 1945 roku, o, to wszystko wtedy już jest jasne. Tego się powinniśmy uczyć. I nawiązując jeszcze do tej historii Narodowych Sił Zbrojnych, to jest nie tylko oczywiście program zachodni, to jest dziedzina najbardziej chyba newralgiczna, ta, która jako jedyna przyczyniła się do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej. To jest wywiad. To nie armia Andersa, to nie Ludowe Wojsko Polskie Berlinga czy Świerczewskiego po drugiej stronie. Co z tego, że to były setki tysięcy? W obrocie ludzkim, w tych armiach są miliony żołnierzy. Miliony. I my jesteśmy nic nieznaczącą albo niewiele znaczącą kroplą w tym wszystkim. My się chwalimy. O, Monte Cassino, straciliśmy tylu ludzi, zdobyliśmy klasztor. A po co go zdobywaliśmy tak naprawdę? Można go nie zdobywać, nic by się nie stało. A jeden z generałów, czyli Władysław Anders, chciał mieć jeszcze jeden tytuł do chwały. No i zdobył. Nie on, tylko zdobywali oczywiście żołnierze. Zaszczyty spadły na niego i do dzisiaj ich wszystkich fetujemy jako coś szczególnego, coś naprawdę wielkiego. A podejście do historii powinno być takie. Powinno się rozważać wszystko dokładnie, co, jakie było. I już nawiązując, kończąc ten wątek Narodowych Sił Zbrojnych, przed kilkoma miesiącami znalazłem dokument, który bardzo wiele mi wyjaśnił. Wtedy zrozumiałem, skąd ta walka pod ziemią, dlaczego do dziś się ciągną te oskarżenia, że NSZ to jest najgorszy ze wszystkich. Nawet komuna tak nie była traktowana przez Armię Krajową, czy przez jej spadkobierców, czyli dzisiejszą tą neosanację. Komuna jest traktowana łagodniej, Narodowe Siły Zbrojne nie. Więc jak można w takim razie wytłumaczyć rzecz następującą? 3 stycznia 1945 roku wyższy oficer kontrwywiadu Armii Krajowej, mamy tylko jego pseudonim, zresztą w tych strukturach zawsze to było kilkanaście pseudonimów, on nie jest rozszyfrowany. Mówię, 3 stycznia 1945 roku, czyli 2 tygodnie przed rozwiązaniem AK, on składa meldunek. Na podstawie poufnie otrzymanych informacji melduję, że Narodowa Organizacja Wojskowa tworzy fuzję z Narodowymi Siłami Zbrojnymi pod nazwą Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, co zdaniem nowego komendanta sił zbrojnych w kraju, czyli generała Okulickiego, będzie stanowić ponad 50% Armii Krajowej całkowicie oddanego rządowi polskiemu żołnierza. Ponad połowa żołnierzy i oficerów AK to są ludzie z formacji narodowych, z NOW i z NSZ-u. Jak zostali potraktowani? Nie tylko wyrogowani z historii, jest gorzej. Pamiętam pierwszy taki wstrząs, jaki przeżyłem, gdy korespondowałem z panem Bolesławem Stańczykiem. To był oficer komendy powiatu Piaseczno Okręgu Warszawskiego, oficer wyszkoleniowy, który później był powstańcem warszawskim. 2 krzyże walecznych, kilkakrotnie ranny, ani na chwilę nie szedł z pola walki, to były lekkie rany, aż dawałyby mu tytuł, żeby zaprzestał walki. Walczył do końca. I oczywiście po powstaniu dostał awans o 1 stopień oficerski. I w 1946 roku w Londynie ta nasza kochana struktura asanacyjna, która dzisiaj jest noszona na rękach, zaczęła weryfikować ludzi, którzy brali udział w konspiracji, a znaleźli się na Zachodzie. I oni musieli przedstawić swoją drogę życiową, ale także drogę konspiracyjną. Gdzie byłeś, co robiłeś, jakie miałeś stanowisko i świadkowie albo dokumenty na to, co mówisz. Pan Bolesław Stańczyk przedstawił świadectwa, przedstawił swój awans, byli jego dowódcy z powstania. To był ostatni dowódca resztek Parasola i Zośki, więc samo to mówi o tym, jakiej klasy to był człowiek. Został zweryfikowany w Londynie. Jak? Zabrano mu awans oficerski nadany w AK w powstaniu. Dlaczego? Bo nie był nasz. I już. Można było? Można było. I to, że oficerów tak traktowano, to już się w jakiś tam sposób pogodziłem, no bo to była potworna zawiść i nieludzkie postępowanie tych aparatczyków. Ale się okazuje, zwykły żołnierzy. Awans ze starszego strzelca na kaprala w powstaniu i żołnierz NOW czy żołnierz NSZ-u zostaje później pozbawiony tego awansu, który dostał w powstaniu, mimo odniesionych ran, mimo odznaczeń, dlatego, że nie pochodził z naszej formacji.
a nasza była tylko jedna, jedyna. Wszystkie inne były B. Jest to coś wyjątkowo obrzydliwego, ale musimy sobie z tego zdawać sprawę, żeby wiedzieć, nawet na przyszłość, nauka, z kim się wiązać, komu podlegać, komu ufać, a komu ufać absolutnie nie wolno. Nie wolno, bo to się kończy właśnie takimi zaszłościami. I badanie historii polega na tym, że wydobywamy nie tylko to, co wielkie, co szlachetne, czym się możemy poszczycić, ale także tym, co obrzydliwe, co wstrętne, co podłe, co zakulisowe, co prowadziło do olbrzymich tragedii. A tragedie były na nieprawdopodobną skalę. Wszyscy wiemy, że polskie państwo podziemne miało jakiś swój własny wymiar sprawiedliwości. Ułomny, ale był. Były procesy, akty oskarżenia, przedstawiane dowody, postępowania sądowe. W większości przypadków oczywiście to było fikcją na papierze. Szli, zabili, ktoś był podejrzany, więc mógł dostać kulkę w głowę. Ale takie rzeczy, które zostały wydrukowane, czyli drukowane plakaty, rozklejane w Warszawie w 1944 roku, gdzie są określone osoby z imienia, nazwiska i zarzuty, za co zostali zamordowani, budzą przerażenie, że byli ludzie o takiej mentalności, którzy byli to w stanie zrobić. Kobieta 40-letnia, matka kilkorga małoletnich dzieci, jeździła na handel na prowincję. To było tak zwane te wyprawy po mięso, po wędlinę, ryzykowanie życiem albo przynajmniej zesłaniem do Auschwitz. Przemycenie tego do Warszawy, część dla siebie, część na handel. Za co została zamordowana? Za spekulacyjny obrót słoniną, że pobierała za dużo, nie stosowała ceny regulowanej. Takiej ceny oczywiście nie było, to był rynek. Ktoś, kto ryzykuje życiem, przywozi coś takiego i sprzedaje tym, którzy nie chcą albo nie mogą jechać, a mają pieniądze, to robiła to po to, żeby te dzieci utrzymać. Została za to zamordowana i na afiszu jest wydrukowana z imieniem, nazwiskiem i z konkretnym zarzutem. Inny przypadek, zamordowany człowiek, także w Warszawie, za to, że skupował banknoty o wysokich nominałach poniżej ich nominalnej wartości. Na przykład banknot 500 złotowy, który był w obrocie, ale na przykład człowiek nie mógł tego ujawnić w jakichś niemieckich tam placówkach bankowych czy pocztowych, bo zaraz było pytanie, skąd masz, czy wyższy nominał, więc można było na tak zwanym czarnym rynku to upłynnić, sprzedać za albo od kogoś odkupić za 450, a nie za 500, poniżej nominalnej wartości. Ja rozumiem, że mogły być na przykład nagany jakiekolwiek pouczenia dla takiej osoby, ale zabić tylko za to? Można było. Także to, co nam się wydaje takie jednoznaczne i tak piękne, czym się możemy szczycić, już takie piękne nie jest. Tu jeszcze o tym będę mówił, bo to jest ta mentalność socjalistyczna, czyli wprowadzenie do Polski jednego wielkiego zła, socjalizmu. Nie tylko w tej odmianie, że była partia socjalistyczna, jakieś struktury, ale socjalistycznego sposobu myślenia. To, co tak piętnuje Feliks Konieczny przepięknie, że wprowadzanie tych moskiewskich obyczajów, że walczymy z Moskwą, jesteśmy przeciwko Moskwie, ale stosujemy metody moskiewskie. I w tym samym celu, żeby zdobyć władzę i władzę nad społeczeństwem. Nie mówienie o tym powoduje, że dajemy się tak jakby oślepić, ociemnić. Wierzymy w to, że rzeczywistość jest inna niż jest, tylko taka, jaką się nam pokazuje. I cały okres II wojny, gdy Polska po tych 20 latach ponownego powrotu na mapę do życia, czyli II Rzeczpospolita, zniszczona w 1926 roku w sposób potworny przez zamach stanu. Wyobraźmy sobie dzisiaj taki zamach gdzieś w Europie, że mamy 400 ofiar śmiertelnych, około 800 osób rannych i ktoś zdobywa przemocą władzę i jeszcze się tym szczyci, że to w dobrym, słusznym celu. Bo była sejmokracja, bo była partiokracja czy coś takiego, czyli można ludzi pozabijać w takiej właśnie skali i obwiesić się za to zaszczytami, medalami, nie wiadomo czym jeszcze, uważać, że to jest całkowicie normalne. A tak się z tą Polską wtedy stało. Polska podczas II wojny światowej znalazła się w położeniu tragicznym. To nie tylko to, że we wrześniu 1939 roku straciliśmy niepodległość, że mieliśmy być silni, zwarci i gotowi i nagle się okazało, że ci, którzy to głosili, uciekli jako pierwsi. W dodatku byli złodziejami, bo oni uciekali rządowymi samochodami, wyładowani rządowym dobrem, dywany, obrazy, zegary, ładowali na samochody wszystko. Niektórzy brali żonę, kochankę do jednego samochodu, żeby jedną i drugą uratować. I do Rumunii. Nigdy w życiu w
historii Rumunii samochody nie były osobowe tak tanie, jak wtedy we wrześniu w 1939 roku. Bo im już przestały być potrzebne, więc potrzebowali gotówki i chcieli to sprzedawać. A Rumunii nie mieli tylu dróg, nie mieli tylu takich potrzeb, jeśli chodzi o auta, więc samochody były w cenie rowerów. Ale czyje to były samochody? Nasze, państwowe. I teraz ci złodzieje, ci uzurpatorzy są noszeni na rękach. Gdy 1 września 1939 roku rozpoczęła się przeciwko nam wojna, przedstawiciele partii opozycyjnych w Sejmie udali się do szefa OZON-u, Obozu Zjednoczenia Narodowego, tego zaplecza sanacyjnego piłsudczykowskiego, politycznego, z propozycją, że w tej chwili zawieszamy wszystkie spory, przekładamy to na przyszłość. Polska jest w tragicznej sytuacji, jest napadnięta. Trzeba stworzyć rząd ocalenia narodowego. Jesteśmy do dyspozycji. Wiecie państwo, co on odpowiedział? My tę wojnę rozpoczęliśmy i tylko my zbierzemy owoce zwycięstwa. I uciekł do Rumunii po tym wszystkim. Mentalność ludzi, którzy nad nami panowali. Jakieś analogie na dzisiaj? Może tak sobie coś pokojarzymy, zaczniemy myśleć, dojdziemy do podobnych wniosków, że coś może być na rzeczy. Niewykorzystanie tamtej sytuacji, gdzie dostaliśmy się w te tryby mielenia między te dwa kamienie, III Rzeszą a Związkiem Sowieckim, chcieliśmy pokazać, co to my nie jesteśmy, jacy my nie jesteśmy. Dobrze, jesteśmy dzielni, dobrze, jesteśmy walczący, dobrze, stawiamy opór. Tylko że koszty tego były zawsze wielokrotnie większe niż zyski. O tym się nie mówi, bo kto płacił? Ludność cywilna. Można było strzelić do Niemca i go zabić, zabrać mu broń, uciec, napisać, że akcja przeprowadzana bez strat własnych. Ale Niemcy zamordowali 100 ludzi za to, a czasami więcej. Czy rzeczywiście to jest bez strat własnych? Oczywiście, że nie. I postawienie jednoznaczne na aliantów zachodnich. Innych nie mieliśmy, więc to było naturalne, że na nich stawialiśmy. Ale oddanie się z Kretesem, ze wszystkim, z całkowitym zaufaniem, że oni chcą dla nas dobrze, skończyło się dla nas katastrofą. Gdy w 1939, 1940, 1941 roku państwa zachodnie deklarowały wobec Polski miłość, nie tylko sojusze, nie tylko jakieś tam współdziałanie, ale dosłownie miłość, to wydawało się, że to jest prawdziwe. W 1940 roku, 8 czerwca, gdy Francja pada, Winston Churchill, który potrzebuje świeżej krwi, ludzi, którzy staną w obronie Imperium Brytyjskiego, potrzebują lotników, potrzebują marynarzy, ale także wojska jako takiego, piechoty. I na zasięgu ręki tak naprawdę są tylko i wyłącznie Polacy. Francja upada, Francja nie chce walczyć, inne kraje się praktycznie nie liczą. Wielka Brytania na kontynencie jest sama. Nie ma jeszcze sojuszu z USA. USA nie przystąpiły do wojny, są państwem neutralnym. Anglia ma tylko Polaków. I co pisze Churchill do generała Sikorskiego? Jesteśmy towarzyszami broni na śmierć i życie. Czy nie była to deklaracja zobowiązująca? Czy nie mieliśmy prawa liczyć na to, że my za wolność waszą, to wy w przyszłości za wolność naszą? Jeśli my jesteśmy w takiej sytuacji jak teraz, podbici, mamy prawo liczyć, że Polska odzyska niepodległość, suwerenność i terytorium, które miała przed wojną. Mieliśmy prawo na podstawie takich deklaracji. I oni mieli tak, tak, po wojnie wszystko się załatwi. Polacy w to wierzyli. Franklin Delano Roosevelt, który przystępuje do wojny na skutek wypowiedzenia tej wojny przez III Rzeszę 11 grudnia 1941 roku, mówi do Polaków tak. Bohaterski opór, jaki naród polski stawia w ostatnich 2 latach, jest natchnieniem nie tylko Ameryki, a dla wszystkich ludów miłujących wolność. To jest depesza do prezydenta Raczkiewicza. Wydawało się, że sprawy z aliantami mamy ułożone, że będzie normalnie. My się będziemy za nich wykrwawiać, za wolność waszą, więc w przyszłości wy zadbacie o wolność naszą. Będziecie jej gwarantem. Ale to się zmieniło. W 1943 roku, we wrześniu, gdy w Europie już zaczęły krążyć w tych kręgach opiniotwórczych pogłoski, że coś się złego dzieje w sprawie polskiej, że są jakieś zakulisowe porozumienia, że Polski po wojnie po prostu nie będzie. W związku z tym papież Pius XII wydelegował kardynała Francisa Spellmana, arcybiskupa Nowego Jorku, do poufnych rozmów z prezydentem USA, żeby wyjaśnić, jak to 1000-letni kraj z taką tradycją chrześcijańską, przedmurze chrześcijaństwa, przed
islamem, przed murze chrześcijaństwa zachodniego, przed chrześcijaństwem wschodnim, czyli przed Moskwą, despotią moskiewską, teraz po tym wszystkim, po krwawieniu w tylu wojnach i po takiej niewoli, Polska ma być stracona i liczył każdy na jego miejscu, pewnie by na to liczył, że prezydent USA zaprzeczy, że to jest nieprawda. Co od niego usłyszał? Ludność wschodniej Polski marzy, aby stać się Rosjanami. To jest mentalność prezydenta USA w 1943 roku. Polska przestaje być potrzebna. Wyraża to wprost Churchill, ten, który w 1940 roku deklarował taką przyjaźń i miłość, w 1945 roku, 21 lutego, już po Jałcie, w rozmowie z generałem Andersem deklaruje rzecz następującą. Sami sobie jesteście winni. Myśmy wschodnich granic Polski nigdy nie gwarantowali. Mamy dzisiaj dosyć wojska i waszej pomocy nie potrzebujemy. Może pan swoje dywizje zabrać. Obejdziemy się bez nich. Wcześniej byliśmy potrzebni. Mówiąc brzydko, dzisiaj to jest mowa niepoprawna politycznie, a tak się kiedyś w Polsce mówiło, bez nienawiści, Murzyn zrobił swoje i Murzyn może odejść. Tak zostaliśmy potraktowani i cenę za to płacimy po dziś dzień. Nawiązując do tych sytuacji, tego co w Polsce pojawiło się na przełomie XIX-XX wieku, tego nowożytnego nurtu nie tylko politycznego, ale także ideowego, czy jak go tam nazwać, czyli socjalizmu we wszystkich odmianach, musimy mieć na uwadze, że po zamachu majowym po 26 roku w Polsce panuje socjalizm. Spółki Skarbu Państwa. Czy to jest nowy pomysł? Ciecie RP? Nie. To wtedy. Ci wszyscy generałowie, pułkownicy byli w spółkach Skarbu Państwa. Doili Rzeczpospolitą jak krowę bezpańską, ile tylko można było. I to było dla nich zupełnie naturalne. Zawłaszczają Polskę pod każdym względem. Przede wszystkim 13 grudnia 1927 roku, czyli półtora roku po zamachu majowym, następuje zmiana godła. Polski orzeł przestaje nim być. Mamy to, co dzisiaj mamy, czyli karykaturę tego, co było do 1927 roku. Jest to do obejrzenia, do porównania. Jak wyglądał polski orzeł, ten dumny, a jak wygląda to, co mamy teraz. Ale to jest tylko ten znak zewnętrzny, ideologiczny. Natomiast całkowity kult wodza to jest jak w tych imperiach tatarskich. Wódz był wszystkim, panem wszystkiego, o wszystkim decydował i wszystko wiedział. Jak się czyta pamiętniki wspomnienia sanatorów i do tych z górnej półki, nie tych z dolnej, ale tych, którzy byli przy samym Piłsudskim, to się w głowie nie mieści, że to byli ludzie o takiej mentalności. Felicjan Składkowski opisuje posiedzenie Rady Ministrów, gdzie głos zabiera marszałek Piłsudski. Marszałek coś powiedział i później głosujemy. Wszyscy podnieśliśmy ręce, no bo niechby ktoś nie podniósł. Oni sami się biczowali, jak pod carskim jarzmem. Sami się pilnowali, sami tego po prostu chcieli. I Polska została w znacznym stopniu, ta, która nawiązywała tradycją do I Rzeczpospolitej, stała się Polską międzynarodówki socjalistycznej. O takiej właśnie mentalności i takich przekonaniach. Ale o wszystkim decydował wódz. A wódz jaki był? Wódz pisał o sobie tak, czyli Józef Piłsudski. To już jest 21 rok. Pod moimi dyrektywami z niczego, od absolutnego zera, doszliśmy do posiadania w krótkim czasie wielkiej armii. On po prostu ją stworzył. Z niczego. Pstryknął tak trzy razy, jak taką czarodziejską różdżką, czasami mak w cyrku to dzieciom pokazuje, tworzy się coś z niczego. A przecież była polska armia. Po pierwsze ta, którą tworzono na terenie Polski jeszcze pod okupacją niemiecką. Szefem sztabu tej armii był generał Rozwadowski. Wybitny wódz, strateg, człowiek wszechstronnie wykształcony od strony wojskowej. Była polska administracja, było polskie szkolnictwo, polski wymiar podatków, tworzony był polski samorząd. Ta Polska nie powstała z niczego. Ona się tworzyła przez długi czas. Po tym kwietniu 1919 roku do Polski zjechała armia generała Józefa Hallera. Kilkadziesiąt tysięcy świetnie wyszkolonych żołnierzy z bardzo dobrą kadrą dowódczą, ale przede wszystkim wszystkie najnowocześniejsze rodzaje broni. Broń pancerna, czołgi, samoloty. Żołnierze tej formacji mieli obowiązek posiadać prawo jazdy. Dlaczego? Na przyszłość.
Bo jak będą rozwijane te bronie, gdzie będzie wykorzystywana ta technika, to ktoś to musi obsługiwać. Do tego są potrzebni kierowcy. Więc żołnierz ma się nauczyć, ma zdobyć prawo jazdy. I prawie wszyscy to mieli. Więc z czego ta armia została tak naprawdę stworzona? Rzeczywiście z niczego, czy właśnie z tego? W surowym swym osądzie o sobie samym powiedziałem, że jest to moją zasługą, że byłem dobrym żołnierzem i dlatego zawiesiłem na piersiach swych znak virtuti militari, który odtąd będzie oznaczał dobrego żołnierza. Czyli wszyscy, którzy zdobyli to wcześniej, nie byli dobrymi żołnierzami. Byli do niczego. Ale ten, który sobie powiesił sam sobie, to on tym dobrym żołnierzem jest. Jaka tu jest analogia? W państwie carów w Rosji panowała religia prawosławna. Jedyna panująca. Inne były dopuszczone. Była tolerancja religijna na wielką skalę, ale religią panującą było prawosławie. Człowiek, który przyjął prawosławie, zroszczył się powierzchownie, mógł osiągnąć najwyższe zaszczyty w państwie moskiewskim. Ale to była podstawa. Natomiast hierarchia w prawosławiu była taka, że zwykły jakiś tam archierej, czy biskup, czy arcybiskup, czy nawet najważniejszy patriarcha moskiewski, nie miał prawa udzielić komunii świętej carowi, bo był mu nierówny. Kto carowi udzielał komunii? Sam sobie udzielał. Sam był kapłanem. I teraz jest to właśnie ta analogia, o której mówię, że sam sobie powiesiłem. A jak wyglądało to mianowanie na stopień pierwszego marszałka Polski? Nie marszałka, pierwszego. Stopień pierwszego marszałka Polski. Przyjmuję i zatwierdzam wódz naczelny Józef Piłsudski, pierwszy marszałek Polski. My to możemy traktować w kategoriach śmieszności, ale ludzie w tamtym panowaniu żyli pod presją takich ciężarów, takich autorytetów. Czyli uczenie dzisiaj, że legiony polskie zostały stworzone przez Piłsudskiego, który wygrał wszystkie bitwy, wszystkie wojny, w ilu potyczkach brał udział osobiście? W kilku potyczkach, nie jakichś wielkich bitew, bo tego po prostu nie było. I nie było legionów polskich. Były dwa legiony tworzone w 1940 roku. Legion Wschodni we Lwowie, Legion Zachodni w Krakowie. Ten zachodni składał się z trzech brygad, pierwszej, drugiej i trzeciej. Legion Wschodni po miesiącu został rozwiązany. Gdy tamtejsi Polacy zobaczyli, że mają służyć interesom niemieckim, odmówili i ten legion nie powstał. Więc nie było legionów, był tylko jeden legion. I w tym jednym legionie Józef Piłsudski przez niecały rok dowodził pierwszą brygadą, najmniejszą ze wszystkich. Przez jakiś czas jego szefem, jego, można powiedzieć, komendantem był generał Józef Haller. Stąd ta późniejsza nienawiść do wszystkich, których on na swojej drodze spotkał, którzy go przerastali i którzy płacili ogromną cenę, niektórzy życiem, tak jak generał Zagorski, inni ciężkimi więzieniami, tak jak na Antokolu, generał Rozwadowski, któremu nie pozwolono zrobić sekcji zwłok. Młody, zdrowy mężczyzna wychodzi z więzienia na Antokolu i szybko umiera. I sekcji zwłok zrobić nie wolno, bo się sanacja nie zgadza. W związku z tym pierwsza brygada, która jest nieformalnym hymnem w tej chwili, musi śpiewać wojsko, śpiewają szkoły, śpiewa administracja państwowa, wszyscy wyją przy Kaczyńskim głowy, tam każdy byle wyżej, byle go tam bardziej zauważyć jak strusia. A jakie są słowa pierwszej brygady? Szczególnie tej podstawowej pierwszej wersji. To jest knajacka piosenka jakiegoś zaplecza spod budki z piwem. Jeśli tam jest u was pies i tak dalej, to nie jest naturalne. Przeciwwaga. Hymn armii generała Hallera. Można sobie to znaleźć w Google, wysłuchać. Szabla ojców, honor święty. Wystarczy słowo, wystarczy melodia i wystarczy, jacy ci ludzie byli, co sobą stanowili. Przeciwstawienie. Ale ich w naszej historii obecnej nie ma. Jest demokracja, nie ma cenzury, ale nie ma demokracji i nie ma cenzury, jeśli jest narzucanie tylko jednej wizji państwa i jednej wizji człowieka, który jako sam jeden o wszystkich myślał. A Aleksandra Piłsudska, jego druga z kolei żona, napisała w swoich wspomnieniach rzecz następującą.
Wierzył w pracę mózgu ludzkiego i znaczenie ludzkiej woli. Prosił mnie, że jeżeli żyć będę dłużej, aby mózg jego oddała do naukowego zbadania. Sądził, że ponieważ myśli i rozumuje inaczej niż inni, inną też może mieć budowę mózgu. Co stworzono? Instytut dla Badań Mózgu Marszałka Piłsudskiego przy Uniwersytecie Wileńskim. Wyników nie opublikowano, pewnie z kilku powodów. Mózg jak mózg, taki sam. On się nie składa z czegoś innego, z jakichś szlachetnych materiałów, szlachetnych kamieni, tylko jest taki sam. I Piłsudski się na Polskę obraził po tym wszystkim, po tym, co zrobił Polakom, po tym, jak zniszczył naszą demokrację, dopiero kiełkującą w 26 roku. Na koniec życia jest rozczarowany i mówi tak. Myślałem już nieraz, że umierając przeklnę Polskę. Dziś wiem, że tego nie zrobię, lecz gdy po śmierci stanę przed Bogiem, będę go prosił, aby nie posyłał Polsce wielkich ludzi. Co naród daje wielkim ludziom? Gdyby nie ja, rzecz wątpliwa, czy powstałaby Polska. A gdyby powstała, czy utrzymałaby się przy życiu? Ja wiem, co on dla Polski uczynił. I to jest może takie narzekanie na to, co było, ale pokazanie tego tła, co z nami się robi teraz. Narzucanie jednej wizji, jednego człowieka, jednej formacji socjalistycznej, która nigdy w życiu nie wygrała demokratycznych wyborów, bo po zamachu majowym nie było demokracji. Wybory były fałszowane. Przeciwnicy byli albo mordowani, albo zamykani w Berezie, w aresztach, w więzieniach. I te przypadki zabójstw, nawet intelektualistów. Jak można było Gdołęgę Mostowicza potraktować w ten sposób, że pobity do nieprzytomności, wrzucony gdzieś do rowu. Dobrze, że jakiś chłop przejeżdżający wozem wieczorem wypatrzył w rowie, że ktoś leży, wyciągnął człowieka i go uratował. Za co? Za książkę. Jaką? Za dyzmę. Kto był dyzmą? Wtedy wszyscy wiedzieli. Za coś takiego można było stracić życie. Przeciwnicy polityczni byli mordowani nawet we własnych domach. Sędzia Wawrzyniec Sielski w Wyszynie w latach 30. napadnięty przez bojówki policyjne, tam okoliczni chłopi ruszyli, żeby go bronić, został zamordowany na oczach żony i dzieci. To było coś normalnego, oczywistego. Za to nie ponosiło się konsekwencji. Corocznie kilkadziesiąt osób traciło życie w tego typu zajściach. I co? I dzisiaj mamy bohaterów. To jest wzorzec dla najmłodszego pokolenia. Czym mamy się szczycić i co mamy pokazywać? Czy naprawdę nie mamy innych? Mamy. Tylko ci inni są całkowicie albo zapomniani, albo tak ośmieszani i wyszydzani, że to młode pokolenie zdziwaczało, skupiało doszczętnie. Ostatnie takie ekscesy. Jeden z youtuberów chodził sobie z mikrofonem w ręku po młodzieży akademickiej przed Uniwersytetem Warszawskim i zaczął pytać te młodociane osoby, dziewczęta i chłopców, już przecież dorosłych, studentów. No a kto wydał rozkaz zabicia polskich oficerów w Katyniu? Piłsudski czy Dmowski? Dmowski wszyscy, oczywiście. To jest poziom edukacji szkolnictwa wyższego tu i teraz. Dokąd nas to zaprowadzi? Lepiej tego nie mówić. I podczas II wojny światowej, gdy jesteśmy między Związkiem Sowieckim a Niemcami, nie potrafimy zachować się tak, jak powinniśmy, żeby unikać konfrontacji z jednymi z drugimi, unikać poddania się jednym czy drugim, zachować przede wszystkim substancję żywą narodu. Nie! Insurekcja, powstania. Powstanie warszawskie, gdy już konało, gdy było wiadomo, że są dziesiątki tysięcy, jak nie więcej ofiar, wywołuje pewne reperkusje. Szef sztabu i zastępca dowódcy AK, generał Pełczyński, rozsyła po okręgach wieści wici, jak to dobrze nam powstanie idzie. Weźcie łomy, siekiery, łopaty, kilofy i róbcie takie powstania wszędzie indziej, żeby odciążyć Warszawę. Wyznaczone są Kielce, Radom, Częstochowa, Kraków. W tych miastach nie wybuchły powstania. Ludzie już widzieli, co się dzieje. Ale mentalność tych, którzy to robili, była taka właśnie. I po wojnie w Londynie generał Pełczyński nakazał, i to zostało bardzo sprytnie wcielone w życie, żeby pokazywać to, co się działo podczas akcji Burza, jako zwycięstwo, że Polacy wygrali. Powstanie warszawskie w istocie było zwycięstwem. My nie przegraliśmy, tylko tak naprawdę wygraliśmy. I stworzył potężną siłę, której nie było. Nakazał, od tej pory tak to stosowano, pisać, że AK liczyła 380 tysięcy żołnierzy. Nigdy tyle nie było. Ani Niemcy, ani kolejni szefowie operacyjni Komendy Głównej AK do takich wielkości nawet się nie zbliżali.
to było 100 do 200 tysięcy. I górna granica, to było 200 tysięcy. A zrobiono z tego dwa razy tyle. I później wszystkie tamy pękły, uprawnienia kombatanckie w trzeciej RP, czyli w obecnej, polegały na tym, że było dwóch świadków i uzyskanie statusu kombatańca. I jeszcze dostawali za to pieniądze. A kto o tym decydował? Sąd. Naczelny Sąd Administracyjny. Tam, gdzie weryfikacja powinna być oddolna, w środowisku, w tych środowiskach, które rzeczywiście grupowały ludzi, którzy brali udział w jakiejkolwiek konspiracji, to później było tak, że można było decyzję odmowną przyznania takich świadczeń i uprawnień zaskarżyć do sądu. A w sądzie, nie tylko tu i teraz, ale wtedy było to samo. Ja na tych sprawach stawałem, byłem pracownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i przychodziła taka niby dziadzina, brał torebkę plastikową w ręce, trząsł się w ten sposób, szczęka mu chodziła, szeleścił tą torebką i pani sędzia do mnie: widzi pan, co pan narobił? Jak pan starszego człowieka potraktował? Pan mu wiary nie dał. Ja mówię, przecież tak nie było, jak on napisał, że to wszystko nieprawda. I później była decyzja odmowna, przyznania mu uprawnień. On szedł z tym do sądu i mówił: ja się wtedy pomylił, ja już teraz wiem, co mówić. I mówił tak, jak miał napisane w decyzji. I pani sędzia: widzi pan, a pan chciał skrzywdzić niewinnego człowieka. Nie wiem, ile uprawnień przyznano w trzeciej RP, ale to może być 1 czy 2 miliony ludzi w konspiracji. W głowie się nie mieści. I my za to musieliśmy płacić. A oczywiście poszczególne kancelarie prezydenta na lewo i prawo rozdawały świecidełka, temu takie, temu większe, mniejsze. I do tego jeszcze wojskowe komisje uzupełnień, tam się te nazwy zmieniały, czyli wojsko to przychodziło przez MON przy wyższych stopniach. Można było przejść z dzieciaka 9-letniego do stopnia pułkownika Wojska Polskiego. Przedostatni rzecznik Światowego Związku Żołnierzy AK w konspiracji się pojawił, jak miał 9 lat i walczował ze wszystkimi na wszystkie strony. Mieszkał na wsi pod Częstochową, ale brał udział w Powstaniu Warszawskim. Jak TVN potrzebował jakiejś gęby gadającej do mikrofonu, to on zawsze wszędzie szedł i mówił, opowiadał. Tu był, tam to robił, wszystko widział po kolei, gdy trwała weryfikacja na stopień pułkownika w MON-ie. To już była rzeczywiście przesada, te wszystkie tamy pękły. Rozpocząłem kampanię przeciwko niemu i on tego awansu już nie dostał. Ale został podpułkownikiem Wojska Polskiego z taką zaszłością. Do konspiracji nie przyjmowano osób niepełnoletnich. Później te kryteria zostały obniżone o 1 rok. Warunkowo, gdzie osoby miały jakiś status wykształcenia, jakieś szkoły tajne, które ci oni kończyli, byli w trakcie małej matury, byli po szkoleniach wojskowych, byli przydatni w organizacji, można było przyjąć osobę 17-letnią, ale warunkowo, nie wszystkich 17-latków. A teraz się zrobiło, że powstańców warszawskich żyje więcej niż było ich chyba wtedy. No nie, teraz już może nie, ale tak było. Wszyscy byli w konspiracji i wszyscy robili to dla tego, dla munduru, dla tych świecidełek i dla tych gwiazdek. Cała ta sfera etosu konspiracyjnego legła w gruzach. Przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. To wszystko pękło, za to wszystko płacimy całkowitym niezrozumieniem, odsunięciem się młodych ludzi od tych starszych. Bo jak można ich traktować, jeśli w polskim Sejmie kilka lat temu, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, akurat tam byłem na sali, jakaś tam uroczysta sesja, jakieś tam gadania, jakieś rozdawanie różnego medalików, świecidełek, i ja patrzę nagle, koło mnie stoi dwóch generałów w moim wieku, ale kombatańców, lampasy, sznury, ordery. Ja tak na nich patrzę, pytam się otoczenia, kto to jest. O, panie, to są generałowie WiN-u. A oni są w moim wieku, albo to 2-3 lata starsi. A co pan może wiedzieć? Pan wtedy nie żył. Ja mówię, oni też wtedy nie żyli. Poszedłem do organizatorów i mówię, dlaczego wy takich ludzi wpuściliście? A jeśli już wpuściliście, to zróbcie to, co się powinno zrobić. Wezwać żandarmerię, wziąć dziadów za fraki, wyjeść do Puszczy Kampinoskiej, ściągnąć te galoty z lampasami, spuścić parę pasów i niech ta golasa wracają do domu. No co pan, takie to jak nie można? Ja mówię, a można ich puścić na salę? Młodzi ludzie podchodzą, robią sobie z nimi zdjęcia, że to są generałowie, a to są fałszywcy, to są przebierańcy. I ktoś, kto się raz czy drugi zetknął z taką sytuacją, wiedział, że jak najdalej od takich środowisk, czyli patriotyzm stał się jego zaprzeczeniem, został jego wypaczeniem.
Jeszcze kończąc ten okres II wojny światowej, to podejście, że my coś znaczymy, że my jesteśmy potężną strukturą, potężnym państwem, wszyscy się z nami liczą, tak jak dzisiaj się wszyscy z nami liczą. Tak, do ostatniej złotówki, do ostatniego dolara i do ostatniej armaty. To tak pewnie będzie. A później to się zobaczy, jakoś tam będzie. Chciałbym tu przypomnieć rzecz bardzo trudną do przyjęcia. Coś, co jest fundamentem Unii Europejskiej. Doktor Józef Goebbels, szef propagandy III Rzeszy, pod koniec 1944 roku apeluje do Polaków. Trzecia Rzesza kona, wojna jest dla nich przegrana, ona potrwa jeszcze to kilka miesięcy, ale front się będzie zwijał, ponoszą coraz większe ciężary ofiary. I on apeluje do Polaków. Polacy są potrzebni jako mięso armatnie. Wszyscy inni są takim tym mięsem, ale niepełnowartościowym. Ani formacje ukraińskie SS, ani łotewskie, ani litewskie wojsko, ani te formacje SS białoruskie nie miały dla Niemców większego znaczenia poza pacyfikacjami ludności cywilnej. Do tego się nadawali. Ale Polacy to jest wojsko. I on apeluje. Łabędzi śpiew, można powiedzieć w jakimś sensie, założyciela Unii Europejskiej. Nikt od was nie wymaga niczego, co by nie dało się pogodzić z waszą godnością i z waszym poczuciem narodowym. Warto jednak, żebyście wciąż pamiętali o tym, że jesteście Polakami i że kultura polska jest kulturą zachodnią, związaną nierozerwalnie z duchem i tradycją historyczną całej Europy. Tylko orientacja europejska może uratować Polskę. Ja pamiętam, jak pierwszy raz tą ulotkę dostałem, to było 20 parę lat temu, zaczytowałem to na jakimś zebraniu IPN-u gdańskiego, gdzie byli oficjele, wojewodzie, jakiś tam wojewoda, generałowie, jacyś politycy, senatorowie, posłowie, urzędnicy wysokiego szczebla. Zacytowałem ten fragment, a Polska miała wtedy wchodzić do Unii i się zapytałem, kto jest autorem tych słów. Czy Lech Bolesławowicz Wałęsa, czy niemiecki kanclerz Schröder, czy może Władimir Putin, czy może Jacques Chirac, może jakiś inny prominent ówczesnego życia politycznego. Ludzie wskazywali różne nazwiska, z Wałęsą włącznie. Jak powiedziałem, że Goebbels, to już więcej tam nie zostałem zaproszony. No bo to nie pasowało. Jak to jest w ogóle możliwe, żeby takie rzeczy poruszać? I tragedią tamtego okresu, II wojny, jest to, jakie ponieśliśmy wtedy straty. O czym się tak naprawdę nie mówi. Bo podawanie w procentach, że straciliśmy 22% obywateli II RP, to jest wielkość statystyczna. To na ludziach przestało robić jakiekolwiek wrażenie. Czy 30, czy 15, to jest dużo, ale nic więcej. Ale my straciliśmy elitę. Z jednej strony Sowieci, to jest wywózka kilkuset tysięcy obywateli. To jest Katyń, Katyń rozszerzony, bo to są inne obozy wymordowane. To są polscy oficerowie. 2/3 z nich to byli oficerowie rezerwy. Czyli w cywilu to byli lekarze, adwokaci, inżynierowie, uczeni, lekarze. I z drugiej strony są Niemcy, którzy szykują się do zniszczenia Polski już od początku 1939 roku. Także mówienie przez tych różnych geostrategów, że jakbyśmy poszlibyśmy z Niemcami, to byśmy dobrze na tym wyszli. Zabłocki na mydle wyszedłby lepiej niż my na tym. Niemieckie Fahndungsbücher, czyli księgi gończe, poszukiwawcze wobec Polaków, sporządzane przez Niemców od wiosny 1939 roku, na początku liczyły 60 tysięcy nazwisk. Później to systematycznie rosło do wybuchu wojny, czyli do 1 września 1939 roku. Ta lista była cały czas rozszerzana i uzupełniana. I tych ludzi od 1 września eksterminowano. Przeżyli ci z tamtych ziem, z Wielkopolski, z Pomorza, ze Śląska, którzy albo znaleźli się w wojsku, albo się wcześniej ewakuowali, albo zdążyli uciec z tamtych terenów. Reszta została ujęta i została zamordowana. Ale to nie był Einsatzkommando jeszcze. Tego wtedy nie było. Kto ich zamordował? Piąta kolumna niemiecka. Selbstschutz, Hilfspolizei, te formacje pomocnicze niemieckie, które samorzutnie przystąpiły do dzieła zniszczenia. I oni tych ludzi mordowali. Dziennie potrafili nawet kilka tysięcy ludzi zamordować. Miejsc po nich nie znamy wszystkich. Nie wszystkie zlokalizowane. Nikt się tym nigdy nie zajmował. Dopiero w ostatnich latach może bardziej, ale przedtem to nie robiło takiego wrażenia, no ofiary to ofiary, były to były, miliony to miliony. I jeszcze tam jakieś tysiące przy tym wszystkim, to tak naprawdę poza lokalną pamięcią tego wszystkiego nie było. I mając bohaterów tamtych czasów, mając ludzi, którzy powinni być postawieni za wzór,
My o nich nie wiemy. Mamy filmy, mamy nagrody, mamy różnego rodzaju wydarzenia związane z Januszem Korczakiem. Ofiarę poszedł z dziećmi do komory gazowej. Nie chciał tych dzieci zostawić. Zasłużył na szacunek jak najbardziej, na taką pamięć jak najbardziej. Ale 2,5 roku wcześniej mamy doktora Józefa Bednarza, polskiego lekarza w zakładzie dla osób niepełnosprawnych umysłowo w Świeciu. W październiku 1939 roku zamordowany razem ze swoimi pacjentami, bo nie chciał od nich odejść. Są jego pomniki? Jest w podręcznikach polskich? Korczak jest. Doktor Józef Bednarz nie. Czyli jak się pozbywamy własnych bohaterów, to za to się oczywiście później odpowiednio płaci. Ale czym płacimy? Płacimy własną tożsamością. Dzisiaj jak mamy te różnego rodzaju ankiety wśród młodzieży, jakby wybuchła wojna u nas i trzeba byłoby, to co byś zrobił? To bym na zachód bym. Od razu bym uciekł. I tak rzeczywiście by było. Bo ci siusiu-majtkowie są bardzo dzielni, nawet posłowie, senatorowie, nie nawiązuję tu do pana osoby, ale mamy takich dwóch głupi i głupszy, którzy jeżdżą po granicy, jeździli i się przechwalają, co zrobili. Jeden z nich pytany do kamery, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie w 1988 roku, a kiedy prowadzono stan wojenny w 1989 roku. I chichocze, dobrze powiedziałem, no świetnie, po prostu go poklepać po plecach i kazać mu zeżreć własny język, to by było i tak za mało. Tego oczywiście nie zrobimy, ale poziom nie tylko tych szeregowych obywateli, nawet tej młodzieży, ale poziom nawet współczesnych elit, poza wyjątkami, to jest Kazirodow z Krakowa, czy profesor filozofii Hartmann, to jest profesor prawa Monika Płatek, która twierdzi, że w związkach jednopłciowych rodzi się więcej dzieci niż w dwupłciowych. Ciekawe, jak oni to robią. Mogłaby pokazać, pokazówkę taką zrobić z jakąś swoją koleżanką. Czy nawet Magdalena Środa, która jeździ na miotle po Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich i mówi, że tak, to jest prawda, my tam robimy sabaty czarownic, my z nimi się tam zblatowaliśmy. Czego oni mogą nauczyć? Mogą tylko i wyłącznie wypaczyć. I to oczywiście robią. I przez to dochodzimy do sytuacji, że w roku 89, gdy wtedy panowały takie przekonanie, że Polska jest jak rzodkiewka. Z wierzchu jest czerwona, ale w środku jest biała. Także jak się strzepie ten nalot komunistyczny, to wszystko wróci do normy i będzie fajnie. Okazało się, że nie. Jesteśmy tym czerwonym burakiem. Czym bardziej w głąb, tym bardziej soczysta czerwień. Zmieniło się bardzo wiele. Przez eksterminację polskich elit, przez brak polskiego wychowania. Podczas zaborów była matka Polka, był dziadek rezydent gdzieś przy dworze, powstaniec jakiś styczniowy. Była weryfikacja tego, co dziecko przychodziło ze szkoły i mówiło. I ojciec, czy wuj, czy stryj, czy taki dziadek brał takiego malca na kolana, a czego ty tam się dzisiaj w szkole uczyłeś? A dzisiaj to ja się uczyłem o Polakach, że to takie wielkie pany, że nawet na kapcia mówią pan. No jak mówią pan? No pan tiufel, czyli pantofel. No to były podręczniki niejakiego Iłwajskiego i tak uczono wtedy polską młodzież. Ale jemu to prostowano. Nie było polskich szkół, ale był polski dom. Dzisiaj są polskie szkoły, ale nie ma polskiej kadry nauczycielskiej, bo to są ludzie wywodzący się z tego związku niejakiego broniarza imienia Wandy Wasilewskiej. To też przecież była wybitna pedagog w wiadomym stylu. I jakich ludzi oni mogą wychować? W jaki sposób? Jeśli nauczyciele te kilka lat temu wyprowadzali całe klasy, całe szkoły na te marsze błyskawic z tym jednym hasłem, jednoznacznie brzmiącym, którego tu nie przytoczę. I tak jak w domu, to taka dziewczynka 13-15-letnia by tak nie powiedziała. Dostałaby w łeb od matki szmatą albo do ojca jeszcze gorzej i na to by sobie nie pozwoliła. A tu na ulicy można pokrzyczeć i to, i tamto, i jeszcze więcej. Jest fan, jest zabawa. I co z nich wyrośnie? Z większości nic. Niektórzy się wyprostują, niektórzy z tego wyjdą, ale to trzeba mieć odpowiednie wzorce, to trzeba mieć jakieś modele wychowania i musi być dom, bo dzisiaj w domu jest tak. Z domu nie wychodzi, nie łajdaczy się, wódki nie pije, nic złego się nie dzieje, siedzi przed komputerem. Ale co tam jest w komputerze? To ci rodzice już nie wiedzą i nie interesują się. I się coraz częściej spotykam z takimi reakcjami. No wiesz, to tak łatwo powiedzieć, ale no dzieci 13, 15, 16 lat, my nie mamy z nimi kontaktu. Dlaczego?
Oni nawet nie chcą z nami rozmawiać. Przyjdzie, zje, odstawi, nawet nie sprzątnie po sobie i tylko daj, postawa roszczeniowa. Jak to ich tak wychował? No niestety my. Straciliśmy coś, co dawało ciągłość społeczeństwa. Ciągłość elit i ciągłość wzorców osobowych. Dzisiaj takich wzorców nie ma. Kto takim wzorcem ma być? Magda Lempart z Wrocławia, za przeproszeniem, czy jej odpowiedniki? Nawet nie mamy nazwy na to, co powstało w roku 89. Jest umownie przyjęta nazwa Trzecia Rzeczpospolita, Ciecia RP, bo to już nawet trzeba zwiększać. Skąd się to wzięło? Wzięło się od generała Wojciecha Jaruzelskiego. Już nikt nie pamięta, bo nikt nie czyta takich rzeczy. Zresztą kto dzisiaj w ogóle cokolwiek czyta? Mówię o tych, którzy chcą być najważniejsi, a są naprawdę najgłupsi. Wojciech Jaruzelski w 1988 roku, 31 grudnia, czyli jest noc sylwestrowa, wtedy tak zwane orędzia były. Zresztą dzisiaj chyba też jeszcze są, że przywódcy mają orędzie do narodu. I Jaruzelski mówi tak. W lipcu nadchodzącego roku, czyli w 1989, upłynie 45 lat od narodzin III Rzeczpospolitej, naszej ludowej ojczyzny. Czyli Ciecia RP to jest Jaruzelszczyzna, to się nic nie zmieniło. Takie podejście. Zaczęto szukać jakiejś alternatywy, że może by to nazwać inaczej. Pojawiła się IV Rzeczpospolita. Kto wymyślił? Gazeta Wyborcza. To co my w końcu mamy? Zamiast mówić, że to jest Polska, że to jest polskie państwo, to mówi się, że mamy trzecią Rzeczpospolitą. A trzecia to ładnie brzmi, bo jest oderwana od polskości. To są jak republiki francuskie czy jakieś inne, można sobie klasyfikować po numerach. Tylko my tego robić nie powinniśmy, bo podcinamy sobie gałąź, na której siedzimy. I pedagogika wstydu narzucona po roku 89. Po komunie przyszli ci, którzy wiedzieli, jak to robić i wiedzieli, po co to robią. Cała reszta to odpuściła. Uważała, że przecież wszystko będzie dobrze. Teraz już jest normalna Polska i będzie normalnie. Czyli kto zaczął odgrywać główną rolę? Funkcjonariusze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jacek Kuren jako wzór osobowy, alkoholik, łajdak. Wystarczy poczytać jego wspomnienia. Tu nie używam inwektyw bez celu i bez sensu. Wystarczy to poczytać. Bronisław Geremek, który mówił o Solidarności, a przecież czołowy doradca zespołu doradców Solidarności, który mówił jeszcze w grudniu 81 roku, tuż przed stanem wojennym, że Solidarność trzeba zniszczyć, bo jest wypaczona. Marzą im się jakieś Polski, jakieś rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Trzeba spacyfikować, zniszczyć, zbudować Związek Solidarności od nowa. Zrobili w 89. Nowa Solidarność, nowy statut, nowi ludzie. Była przecież Komisja Krajowa do zebrania, żeby tworzyła ciągłość, ale po co? I wszyscy się jakoś nad tym biernie przemknęli i uważają, że wszystko stało się to, co normalne. Walka z pomnikami, walka z pamiątkami przeszłości, walka z tradycją wygrywa dzisiaj na każdym kroku. Sądy uniewinniają tych, którzy niszczą pomniki. Sądy uniewinniają tych, którzy są nośnikami nienawiści. I co więcej, ci, którzy to robią, oskarżają tych, którzy chcą się bronić, o mowę nienawiści. I sądy biorą oczywiście ich stronę. Dlaczego biorą? A to dlatego. A jakie mamy sądy? W roku 89, jeśli chcieliśmy odbudowywać Polskę na poważnie, to powinno być całkowite odcięcie się od instytucji, od systemu prawnego i od zasobu kadrowego komunistycznego. Wszędzie tam, gdzie było to konieczne, można było przez jakiś czas zostawić. Ale nie można było nazwać tego, co było PRL-em, trzecią Rzeczpospolitą, uważać, że wszystko jest w porządku. Bo nie było w porządku i teraz za to oczywiście płacimy. Gdy były próby reform sądownictwa, to w lipcu 2016 roku obecny prezydent, wtedy też prezydent Andrzej Duda, uznał, że potrzebne są konsultacje. A lipiec to był taki okres, gdzie studenci wyjechali na wakacje, cała ta oświecona elita była na Wyspach Kanaryjskich, na Malediwach, gdzieś tam. Nie byłoby większego oporu. Można byłoby te reformy wprowadzić, ale on je zatrzymał i powiedział, że będziemy konsultować. I konsultujemy do dziś. I skutki mamy przerażające do dziś. Na czym one polegają? Na tym, że
Nie ma dzisiaj możliwości właściwie żadnych, bo nie ma żadnej siły politycznej, która miałaby taką siłę, żeby to przeprowadzić, dekomunizacji Polski. Nawet jeszcze teraz i dzisiaj. Już nie mówię o jakichś większych działaniach, ale dekomunizacja, czyli dożywotni zakaz pełnienia funkcji państwowych, publicznych przez byłych funkcjonariuszy partyjnych. Nie szeregowych członków, ale funkcjonariuszy. A kogo mamy w Parlamencie Europejskim? Towarzysza Leszka Millera, członka biura politycznego, najwyższa struktura komunistyczna. Mamy Włodzimierza Cimoszewicza z rodziny informacji wojskowej, czyli sowieckiego smiersza. Mamy współsprawcę FOZ-u, jakiegoś ekonomistę Rosjatiego. Mamy Belkę, który tam przewinął się przez różne partie, będąc członkiem partii komunistycznej po kolei. I oni się z nas śmieją. Dlaczego? Bo mają ku temu podstawy, bo my jesteśmy po prostu śmieszni. Gdy była taka możliwość, żeby po roku 89 zaistniały ugrupowania antykomunistyczne, to one zostały albo zniszczone, albo stosowały zasłonę dymną. Tak, tak, zrobimy dekomunizację. Nic nie robiąc i odkładając to na święty nigdy. I w związku z tym tak odłożyli, że dzisiaj tego nie będzie. I przykładem dla nas może być Norwegia. Mały europejski kraj, liczący 3,5 miliona ludzi, w roku 45 w maju, gdy upadła III Rzesza, przystąpił do rozliczenia wewnętrznego. Tam była okupacja, był tak zwany ruch oporu. Był król, rząd emigracyjny w Londynie. I Norwegowie wzięli sprawy w swoje ręce. Ponad 400 tysięcy osób w tym małym liczebnie kraju przeszło przez obozy filtracyjne. Wszyscy ci, którzy byli na usługach okupanta, byli sprawdzani. Byłeś nauczycielem, byłeś urzędnikiem państwowym, byłeś policjantem. To niech cię teraz miejscowa społeczność osądzi i powie, czy zachowałeś się jak trzeba, czy gnębiłeś naszych obywateli, czy robiłeś tylko to, co musiałeś, żeby przeżyć. I olbrzymia większość z nich wyszła z tego jako czysta. Ale tysiące ludzi po takiej filtracji nie przeszło tej weryfikacji. Zostali uznani za zdrajców, za kolaborantów. Kilkadziesiąt wyroków śmierci wykonanych. Setki wyroków długoletniego więzienia. Rozprawili się ze swoimi zdrajcami raz na zawsze. I zakaz pełnienia funkcji państwowych, publicznych, przez takich właśnie ludzi. Dożywotnio, nie na rok, na dwa, nie na 10, bo 10 lat upłynie, czas szybko mija i oni znowu by wrócili na fali do władzy. I dzisiaj, gdy się w trzecim pokoleniu Norwegów odzywają te głosy ich potomków, no tam dziadziuś, babcia to byli szykanowani, a w obozie siedzieli, a w więzieniu siedzieli, może by jakieś odszkodowanko się za to należało, to takie nieeuropejskie było. I Norwegowie jacy są, tacy są, ale powiedzieli nie. To byli zdrajcy, zostali potraktowani jak zdrajcy. Gdyby w Polsce po roku 89 było kilkadziesiąt kar śmierci wykonanych, a byłoby na kim, mieliśmy tych wszystkich ubeków, morderców, zbrodniarzy, ludobójców nawet, którzy jeszcze wtedy żyli, to może reszta byłaby bardziej cywilizowana. I tysiące ludzi powinny trafić do więzień komunistów represjonujących polskie społeczeństwo. Ubeków, działaczy politycznych, ale także z tych z informacji wojskowej, z KBW. Co to jest, że jakiś bałwan przyjeżdża na uniwersytet i jest noszony na rękach, chronią go władze i mówią, że to, że utrwalał władzę ludową, że był majorem KBW, czyli odpowiednika służb sowieckich, jest kimś, komu należą się wszelkie zaszczyty. Nie należą się takim ludziom, ale był pod ochroną. Młodzież, która protestowała, była bita, była skazywana. On, który powinien być skazany za to wszystko, co robił, był noszony na rękach. Antywzory stały się czymś nie do pojęcia i nie do przyjęcia dla ludzi normalnie zdrowomyślących. Ale tych normalnie zdrowomyślących było niewielu. A tych, którzy mówią, no ale co ciebie to obchodzi, to było dawno. No patrz, starszy pan, siwy te włoski, takie ma tu bujne, po bokach jeszcze, taki koszałek, opałek. No czy on by komuś krzywdę zrobił? Tak, robił. To jest na przykład Leszek Kołakowski, autorytet dla młodzieży. Wybitny filozof. A co stworzył? Jaki ma dorobek filozoficzny? Człowiek, który zrobił karierę naukową jeszcze we wczesnej komunie, doktorat, który obronił wtedy, no, doktorat, tak to się wtedy nazywało. W latach 90. koledzy europejscy uczeni światowego formatu poprosili go, no wiesz tu, jakbyś tam ten doktorat tak wydał drukiem, on pisał o filozofii Barucha Spinozy, takiego żydowskiego myśliciela XVI wieku. Jakbyś to wydał drukiem, to byłaby rewelacja. I on to opisuje, no tak, podjąłem się tego zadania, przeprawiałem to wszystko kilkanaście razy,
ale nie dało się tego naprawić. W związku z tym zrezygnowałem. To na podstawie czego on dostał stopień naukowy i później jego dalsza kariera skąd się wzięła. Ale jest wielkim uczonym. I są tablice mu poświęcone, są pomniki, są różnego rodzaju wydarzenia organizowane, nagrody jego imienia. A gdzie są nasi? Nasi uczeni po roku 1948, gdy był pogrom nauki polskiej, zniknęli z przestrzeni publicznej. Kołakowski, który przychodził na seminaria profesora Tatarkiewicza, jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku i groził pobiciem, pięścią mu pod nosem machał, że jak będzie nauczał tych reakcyjnych rzeczy, to my się z wami rozprawimy. Później Tatarkiewicz dostał zakaz edukacji dla młodzieży. A Kołakowski został profesorem komunistycznym. Na jakiej podstawie? Jakiego dorobku? To jest właśnie ten nasz ból, że po pierwsze tego nie znamy, po drugie tego nie rozumiemy, a po trzecie nawet jak już poznamy i zrozumiemy, nie potrafimy z tego wyciągnąć konsekwencji. Jak mówię ludziom z swojego otoczenia, że na przykład macie w rodzinach, znajomych, przyjaciół, w pracy, ludzi, którzy czytają Gazetę Wyborczą, na to się powołują. Powiedz mu, słuchaj, jak będziesz to robił, będziesz się na to powoływał, to ja nie chcę cię znać, ja zrywam z tobą kontakty. Ja ci ręki nie podam, a tym bardziej tygodnik nie, Jerzego Urbacha. Jeśli będziesz to propagował, ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. No wiesz, taki ostry jesteś, taki radykalny. Ja mówię, radykalny byłbym wtedy, jakbym zrobił to, co się powinno takim osobom zrobić. A ja oczekuję tylko jednego, ostracyzmu wobec tamtych sił, żebyśmy się wreszcie od nich odróżnili, żebyśmy się zaczęli od nich różnić. Tego nie robimy, tego nie potrafimy. I mamy to, co jest w tej chwili pod tą grozą wojny, że przyjdzie Putin, napadnie na Polskę, będzie granica wspólna z Rosją. Ludzie tą ideologię kupują. Tak jak były szczepionki, to teraz jest wojna. Putin jest wszystkiemu winny, więc na wszystko mamy wytłumaczenie. Ale przecież nie zawsze tak było. Ten Putin jest 20 parę lat i to jest ciągle ten sam Putin. On się nie zmienił. To, że wybuchła wojna, to jest wydarzenie bardzo ważne, ale struktura władzy postsowieckiej jest taka sama. I ci ludzie, którzy dzisiaj są najbardziej wojowniczy, najbardziej prą do, nie wiem, do wojny chyba, chcą virtuti sobie pozawieszać, tak jak Piłsudski, najlepiej pierwszej klasy, tak jak prezydent Duda. Absolutnie nie uważam, aby Rosja była naszym wrogiem. To było tuż przed wojną. Co się zmieniło? Nic. Ten sam Putin, to samo państwo, ta sama ideologia, to samo dążenie mocarstwowe, ale punkt widzenia zaczął zależeć od punktu siedzenia. I Gazeta Wyborcza, taka sama. Polacy psują wizerunek Rosji na świecie. To my jesteśmy winni. Nie Rosja sobie psuje wizerunek, tylko my jej. Przechodzimy kryzys męskości. Nie istnieje. Po prostu większość mężczyzn chciałaby być Putinem, a nie może. To jest 2022 rok. Teraz, tu i teraz, Gazeta Wyborcza. W takiej rzeczywistości żyjemy. Ale oni nas wodzą za nos. To tak jak się wielkiego byka zakolczykuje, ma to kółko i później jednym palcem można go prowadzić, on nawet kopytkiem nie wierzgnie, mimo że stanowi olbrzymią siłę, on ma masę. Tak samo zrobiono z nami. Zakolczykowani, ubezwłasnowolnieni i prowadzeni na rzeź. I dochodzi do tego, że w tej obecnej współczesności piętnowana jest polskość jako taka. Polskość w ogóle. Już nie to, że jacyś źli Polacy z przeszłości. Nie to, że jakieś kierunki, ruchy polityczne, które im nie odpowiadają. Wszyscy. Tu i teraz. Najnowsze rzeczy. Narodowo-etniczne słownictwo w stylu Polacy dzwonią, Polacy sobie nie życzą, Polacy są znieważani, jest rodem z faszyzujących endeckich zawołań z lat międzywojennych. Jak się odwołuję do polskości, to jestem faszystą. Ja mogę być Ukraińcem, mogę być Izraelczykiem, mogę być Amerykaninem, ale nie mogę być Polakiem, bo to jest faszystowskie podejście. I dajemy się w to wszystko tak wkręcać, że później nas wszystko boli. Jesteśmy całkowicie poddani takiemu dyktatowi. Wizja niedalekiej przeszłości. Prawie wszyscy w Polsce, no wszyscy to może nie, ale przypuszczam, że 2/3 jeszcze ludzi pytanych wprost o Katyń odpowiedziałoby prawidłowo, bo to jednak 30 lat edukacji w tym zakresie zrobiło swoje. Czy były większe wydarzenia tej skali, więcej polskiej inteligencji zostało wymordowanych niż jednorazowo w Katyniu? Było.
To jest 39 rok na tych ziemiach zachodnich. Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, gdzie Niemcy wymordowali 80 tysięcy ludzi. Z tego większość to były miejscowe i ogólnopolskie elity. O tym też się powinno pamiętać. Ale narzucanie tej wizji, że było inaczej, na przykład przez Adama Michnika. Marzec 68 roku to był horror horrorów. Nic gorszego w historii Polski się nie wydarzyło. Czy ktoś zginął? Czy kogoś pobili? Czy kogoś wtedy wyrzucili na siłę z Polski? Nie, są nagrania Żydów w internecie. Można popatrzeć. Ludzi utytułowanych, znanych po nazwiskach, którzy mówią, nikt nas wtedy nie wyrzucał. Mnóstwo Polaków wtedy chciałoby wyjechać w 68 roku, tylko nie było im dane. A oni mogli z tego skorzystać. Wyjechała masa zbrodniarzy. Sędziów, prokuratorów, oficerów KBW, bezpieki, informacji wojskowej, działaczy partyjnych. Na Zachodzie stali się antykomunistami. Walczyli o wolność i demokrację, jak w Zbowidzie. Zachód to kupił. I tu mamy horror horrorów. Dlaczego mamy? Bo z drugiej strony, wydawało się, że z drugiej strony jest taka sama wizja. W 2018 roku, w kolejną rocznicę tych wydarzeń, prezydent Andrzej Duda wygłosił rzecz następującą. Rząd przeprasza rodziny wszystkich tych, którzy wówczas zginęli. W 68 roku nikt nie zginął, nikomu nie odebrali nawet i zdrowia, bo to nie były ścieżki zdrowia późniejsze, takie rzeczy się nie działy. Było pałowanie studentów oczywiście, ale większość z nich to byli polscy studenci, to nie byli oni. Ale całą tą hetakombę wzięli na siebie, że ponieśli tak olbrzymie ofiary. Jeśli prezydent państwa twierdzi, że on przeprasza rodziny tych, którzy wówczas zginęli, to na Zachodzie jest to przyjmowane z całym dobrodziejstwem. Czyli Polacy mordowali. Kogo mordowali? Mordowali Żydów. I ta linia cały czas się potwierdza, jacy to jesteśmy najgorsi na świecie. Umiemy się przed tym bronić? Chcemy się przed tym bronić? Nie. Ponieważ już limit minął, chciałbym przywołać też bardzo ciekawy dokument. Jeśli nie badamy, to nie wiemy. Jak nie wiemy, nie mamy argumentów. Jak nie mamy argumentów, przegrywamy z góry ze wszystkimi przeciwnikami, bo oni bezczelnie kłamią, a my uważamy, że to no tak mogło być, bo my nie wiemy, jak było. Jest to dokument, oświadczenie Koła Patriotów Polskich, w skrócie KPP, prawda, ładnie brzmi, Wyznania Mojżeszowego. To jest 1917-18 rok. Stanowisko Żydów, patriotów, tacy wtedy jeszcze w Polsce byli, którzy mówią, że jeśli ktoś chce wyjechać, nie uważa Polski za swoją ojczyznę, droga wolna, niech jedzie gdzie chce, ale jeśli chce zostać, ma pracować dla Polski, bo mieszkasz między Polakami, z nimi się zadajesz i jesteś obywatelem, czy będziesz na chwilę obywatelem państwa, które powstanie. Wtedy taka postawa była. Dzisiaj takiej postawy nie ma, bo to wszystko gdzieś oddaliśmy, to przepadło. Nie została wyciągnięta ręka do takich środowisk. Natomiast znowu sanacja się kłania. Po 26 roku marszałek Józef Piłsudski nakazał przyznać obywatelstwo polskie wszystkim Żydom, którzy napłynęli ze wschodu, z Rosji. Po carskiej Rosji, po pogromach, to były setki tysięcy ludzi, które szukały schronienia. Przyjechali na terytoria II Rzeczpospolitej. Co ciekawe, traktowali Polskę jako twór przejściowy, nie uczyli się polskiego. To zresztą miało swoje praktyczne znaczenie, bo jak nie znał polskiego, albo żydłaczył, jak się wtedy mówiło, czyli kaleczył rosyjsko-polsko-żydowskim językiem, trudno zrozumiałem dla postronnego, to oczywiście droga na urzędy była zamknięta, ale nie musiał służyć wojsku. Nie mógł być powołany, bo on nie rozumiał rozkazów. On nie wiedział, że on czuł nic nie rozumieć, ciągła magia i już. I można się było z tego zwolnić. I ci ludzie byli zupełnie inni niż ci Żydzi, o których tu mówię, ci patrioci polscy. Mieszkający od pokoleń, częściowo zasymilowani, a przynajmniej powierzchownie zasymilowani, ale odczuwający już coś, jakiś związek z miejscem swojego przeznaczenia. A pojawili się w to miejsce inni. Wybory samorządowe. 38 rok. Ulotka stronnictw żydowskich. Ulotka przeciwko listom narodowym. Te narodowce chcą wygrać na swoją listę numer 15, ale my szczere demokracje, wielkie patrioty i pany Warszawy, chcemy też wygrać.
Niech żyje lista 22, a narodowcy, ta czarna Szczecinę z ich listy numer 15, niech ich choroba zabierze, jeszcze większa choroba. I tak się zastanawiałem, co to jest ta czarna Szczecina u nich. Czarnosecini, to jest pojęcie z Rosji carskiej, z pogromów, gdzie ich bili ci kozacy i to były czarne sotnie i to się przeniosło na ten grunt polski. Czy to się by dało skleić? Czy mogłoby być w Polsce wtedy normalnie? Gdyby była inna polityka wobec mniejszości, pewnie tak. Albo pozyskiwanie i asymilacja, albo przeciwstawianie się z całych sił. To proponował Dmowski, że nie można stać w rozkroku i głaskać i bić. I dawać, i zabierać. A to robiono. I później mamy tego konsekwencje. Do dzisiaj. I głupota przeraża. Posłanka obecnego ugrupowania, nie wiem, czy jeszcze jest posłanką, w 2017 roku stwierdza publicznie coś takiego. Polska i Izrael mają od 1000 lat dobre relacje. To jest jak Szczerba i jak Joński razem wzięci, we dwóch. Głupi i głupszy. I jeszcze głupsi. Ale czy ich wszystkich nie wyprzedza obecny prezydent? 2016 rok, rocznica tak zwanego pogromu kieleckiego. Dlaczego mówię tak zwanego? Wiele lat się tym zajmowałem, miałem wiele wystąpień na ten temat. Przewaliłem mnóstwo dokumentów z tym związanych. Mam jakąś swoją wizję, co wtedy się działo, jak to było. Nie czas tutaj mówić. Mówię o tak zwanym pogromie, dlatego że pierwsze ofiary tamtych wydarzeń to byli Polacy. Zamordowani przez Żydów, a nie Żydzi zamordowani przez Polaków. Więc ten pogrom zaczyna wyglądać inaczej. A prezydent Polski w Kielcach mówi tak. Polacy i Żydzi na tych ziemiach to tysiącletnia tradycja współżycia dwóch narodów, kultur, często małżeństw, pokrewieństw, przyjaźni, znajomości. 1000 lat wspólnej historii tworzenia razem Polin, ziemi przyjaznej żydowskiemu narodowi. Istniało państwo Polin. Może będzie istniało. Jesteśmy coraz bliżej. Ale chyba tego jeszcze nie ma. Niedbanie o własną przeszłość spowoduje to, że nie będziemy mieli żadnej. Niedbanie o własną tożsamość oznacza, że będziemy musieli przyjąć inną. Jaką? To, co robi dzisiejsza młodzież, ta zdegenerowana. My nie jesteśmy Polakami, mówią. My jesteśmy Europejczykami. Oni już się w tej przestrzeni światowej rozlewają, tam się odnajdują. A z drugiej strony ugrupowanie rządzące do niedawna mówiło całkiem normalnie i rozsądnie. Z banderą do Europy nie wejdziecie, mówi ktoś z Polski do Ukraińców. Kto? Jarosław Kaczyński. I tak po kolei, wielu z nich tak do niedawna mówiło i byli całkowicie normalni. A z drugiej strony mamy tych różnych geostrategów, którzy dzień w dzień występują na wzór tej sowieckiej stawki z lat II wojny światowej z kijem w ręku przy tablicy. To wpada tam, wypada, tu wlata, tu wylata, tu te dywizje, tu czołgi, tu rakiety. Generał Skrzypciak, mój ulubieniec, taki rzeczywiście zupak perelowski, który się kilkanaście lat szkolił w PRL-u do ataku na NATO, na Niemcy i na Danię. Później odwrócony staje się znawcą wszystkiego. To on w marcu ubiegłego roku mówił, że po 3 dniach już Rosji nie będzie. Mówił to oficjalnie, a teraz mówi zupełnie inaczej. No, wojna trwa już rok i będzie trwała jeszcze długo. Generałowie Wojska Polskiego na takim poziomie są ekspertami od wydarzeń bieżących, od wizji świata, od tego, co i jak powinno się odbywać. Oni się nie znają na niczym. Później występują jakiegoś Zychowicza, on tam bierze się tak pod brodę, on się marszczy, udaje takiego bardzo zafrasowanego, a oni wszyscy u niego snują wizję po kolei. O, teraz to już Putin przegrał. Oni już tylko łopatami, szpadlami walczą, nie mają czym. Żrą zepsute konserwy, nie mają w czym chodzić, na golasa chodzą. To jak to się dzieje, że mają 1/5 Ukrainy w swoim ręku, zniszczyli im infrastrukturę, cały czas się teraz zaczyna myśleć, no a zapasów to nie mają na parę lat przynajmniej Putin. Miały być sankcje, ale jak się sankcje stosuje po plasterku, to się do tego można przyzwyczaić. Organizm, gdy mu się odcina po kawałku palca, też się do tego przyzwyczaja. Jak się utnie rękę od razu i nie zabezpieczy, to ta rana krwawi i osłabia. A tu nie. Mamy plasterkowanie. On się do tego przyzwyczaił. Kto najgorzej na tym wychodzi? Ukraina i Polska. Bo Polska wchodzi z kretesem we wszystko, dajemy za darmo i liczymy na, o właśnie, że dostaniemy pieniądze na odbudowę,
ktoś tam za to zapłaci, a my pojedziemy Donbas odbudowywać. Czyli to jest takie mrzonki, że może coś z tego będziemy mieli. Na wojnę nie wolno patrzeć, przynajmniej my nie powinniśmy patrzeć, jako na interes do zrobienia. Nie jesteśmy z tej cywilizacji, a nas tak się wychowuje. Tam się toczy wojna, tam są zniszczenia. Później dostaniemy prawa odbudowy i dostaniemy za to pieniądze. Od kogo? Od Ukraińców? Od Amerykanów? Od Niemców? Może Chińczycy nam dadzą? Może sami sobie zapłacimy? Oczywiście tak nie będzie. A skoro tak nie będzie, to trzeba mieć własny rozum, własne poczucie tożsamości i zachować zdrowy rozsądek. Jesteśmy w strukturze międzynarodowej. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. Jak na to dzisiaj patrzymy, każdy może mieć własny osąd, ale nie wolno wysuwać się przed szereg. Jesteśmy najsłabszym ogniwem w tych strukturach, są jeszcze słabsi oczywiście. Taka Portugalia czy Estonia wojskowo nic nie znaczy. Polska coś tam znaczy. Ale to nie znaczy, że podbijemy Rosję. Że mając sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi w wojsku, z tego jedna trzecia czy jedna czwarta jest do wykorzystania, że my stanowimy konkretną siłę, że mamy trochę krabów, zostało parę czołgów i trochę samolotów od Amerykanów, które kupiliśmy, ale nie my je obsługujemy. Nie my decydujemy o użyciu wyposażenia tych samolotów. Także tak naprawdę to nie jest nasze. To jaką my stanowimy siłę? I jakim prawem wychodzimy przed szereg? Jeśli prezydent państwa mówi wprost, opróżniliśmy dla was magazyny, to znaczy, że wojsko magazyny ma puste. Odbudowanie potencjału to są lata. Zbudowanie armii to są lata. A dzisiaj mamy odpływ, a nie napływ. To miały być nowe dywizje. Bardzo szeroka wizja, jaka to będzie armia polska, wielka w Europie. Będziemy najważniejsi. A nic na to nie wskazuje. Bo te roczniki, które teraz wchodzą w życie, są wychowane przeciwko polskiemu wojsku, przeciwko polskiemu etosowi, przeciwko polskiej armii. I mówią to wprost, działają wprost, jednoznacznie, a sądy, jeśli przed nimi staną za przestępstwa, ich oczyszczają z tego wszystkiego. Im to robić wolno, nam nie. To znaczy, że gdzie my jesteśmy? W jakim punkcie obecnej rzeczywistości? Jesteśmy sojusznikami NATO, jesteśmy sojusznikami Unii Europejskiej. NATO bez Ameryki nie istnieje. Unia Europejska bez Niemiec nie istnieje. Czyli jesteśmy sługami nie tylko Ukrainy w tej chwili, ale sługami wielu innych państw. I spełniamy posłusznie ich zachcianki. Co za to dostaniemy? Jest przykład II wojny. Dostaliśmy co? Po głowie. I dzisiaj rzucanie się na te szerokie wody międzynarodowe polityki światowej, że my coś znaczymy, to jest tylko taka trąbnadracja, że o, teraz to my jesteśmy potęgą, bo fundujemy sobie kraby, kupujemy jakieś haubice koreańskie. Miały być nowe, są 15-letnie, ale to też strzela jeszcze, to więc jest dobre, więc mamy armię. Do czego tej armii możemy oczekiwać, żeby się nią posłużyć? Do obrony państwa. A do obrony państwa stosuje się jednostki obronne i broń obronną, a nie ofensywną. I jeśli Polska ma takie ukształtowanie terenu, jak w tej chwili, nie do w sumie obrony, przy nowych technikach, gdzie nie trzeba wprowadzać armii z zewnątrz, żeby państwo zdobyć albo rozbić, to my tego wszystkiego nie mamy. Mówi się, no ale inaczej to Putin stanie na granicy. Putin granicę ma. To jest obwód kaliningradzki, od niedawna królewiecki. To jest granica z Białorusią, które są dłuższe niż obecna granica z Ukrainą. Więc jeśli Putin doszedłby, zdobyłby całą Ukrainę, co nie wydaje się w ogóle możliwe, nawet nie wiadomo, czy on tego tak naprawdę chce, to znaczy, że dłuższa granica z Rosją jest już w tej chwili i tego nie bierzemy pod uwagę. I tego powinniśmy bronić. Ale czym? Jeśli nie potrafimy znaleźć balonu, jeśli nie potrafimy znaleźć rakiety, która spadła, przez całe miesiące przerażenie w wojsku, co to będzie, jak to będzie, jak to wyjdzie na jaw. I wychodzi na jaw i co się dzieje? Nic. Polska nie ma systemów zabezpieczających. Byle balon wlatuje na naszą przestrzeń powietrzną, fruwa sobie gdzie chce, dolatuje aż do niemieckiej granicy. I nikt nie wie, co się z tym dzieje, co się z tym stało, skąd to przyleciało, co to w ogóle jest. A trapa rakiety, która spada pod Bydgoszczą, bo przecież nie była naładowana, nie została znaleziona. Przypadkowy człowiek, który jeździł sobie konno po lesie, patrzy, o, rakieta wystaje z ziemi. No, znalazłem. Jeszcze pewnie nagrodę dostał, bo wojsko nie było w stanie przez wiele miesięcy, wojsko i wszystkie odpowiednie służby. Państwo zwija się. Państwo jest w zaniku. Państwo się zapożycza. Państwo rozdaje. I co państwo z tego będzie miało? I co my będziemy mieli?
Czy potrafimy rozważnie czerpać z zasobów poprzednich pokoleń? Bo niszczymy to, co jest naszym wspólnym dorobkiem. My to oddajemy, nic w zamian nie dostając. Teraz jest mowa po raz kolejny, jak co roku. No, teraz to Zełenski chyba tak powie, że o tym Wołyniu to będziecie tam mogli sobie ekshumację robić. Nam nie chodzi o to, żebyśmy my mogli robić ekshumację. To jest ich psi obowiązek. To oni mają zrobić za swoje własne pieniądze, bo nie my tych ludzi mordowaliśmy. Ale nawet gdybyśmy my to mieli zrobić, to nie może być tak, że my jesteśmy sługą, który prosi. Prosi o zgodę na takie rzeczy. Ukraina nic by nie straciła na tym, gdyby przyznała się do ludobójstwa, gdyby ludobójcy ponosili konsekwencje, a jeszcze żyją pojedyncze osoby, ale oni są honorowani. Dostają medale, dostają awanse, stają się bohaterami Ukrainy, są obwieszani świecidełkami, śmieją się nam w twarz. Jeśli ich bohaterowie to są dla nas ludobójcy, to nie jest coś, co jest współmierne do tego, żeby budować wspólne państwo. A niektórym się marzy. Połączymy siły z Ukrainą, stworzymy potężne państwo w Europie i wtedy nie tylko Putin, ale i Chiny przegrają ze wszystkimi. To jest podstawowa różnica. My nie mamy guzika, a Putin ma. A jak ma guzik, to on zawsze położy palec gdzieś koło tego guzika i Zachód się trzęsie ze strachu. Kto jest najbardziej bojowo nastrojony? My, bo nam nic nie grozi. Tak jak w 1939 roku. Silni, zwarci, gotowi. Jaką mamy przyszłość? Taką, jaką sobie zbudujemy. Taką, na jaką pozwolimy, żeby nam budowali inni. Na razie zmierza to w fatalnym kierunku. Nic nie wskazuje na to, żeby było lepiej. Może być tylko gorzej. Jeśli przekazujemy według oficjalnych danych na pomoc dla Ukraińców 50 miliardów złotych, to de facto jest to pewnie dwa razy więcej. Do tego biorąc samorządy, ofiarność społeczeństwa jako takiego, które też te ciężary ponosi, to jest wydatkowanie na nieprawdopodobną skalę. W innych krajach tego nie ma. W Szwajcarii przyjeżdża rodzina ukraińska dobrym samochodem i tam od razu pytają, uchodźcy, to no bardzo chętnie my uchodźców przyjmujemy, pomagamy. Karty kredytowe pokażcie, jakie macie, ile na tych kartach. O, zegarek złoty, ile to jest warte? O, te kolczyki z brylantami, ile to są, ile warte? A ten samochód za 500 tysięcy euro, to tak, żeście nim przyjechali nieostrzelany? No nie. To trzeba to sprzedać i z tego będziecie żyć. Jak wyczerpiecie te zasoby, to my was będziemy utrzymywać. To samo robią Niemcy. Dlatego oni nie chcą tam, tylko chcą tu, bo tu przyjadą i na ferie, na święta, na weekend można jechać na drugą stronę do rodziny, na wojnę. Wojna jest tam, na wschodzie, tam gdzie jest front i tam ludzie potrzebują pomocy. I tam ta pomoc nie trafia. Sami Ukraińcy narzekają, że rzeczy z Polski dawane w darach są, następnego dnia pojawiają się w miejscowych sklepach ukraińskich. To jest chore wszystko. Tak być nie powinno, bo to jest demoralizacja. Człowiek raz oszukany, później będzie bardzo uważał, będzie sparzony, będzie zawiedziony. To, co zbudujemy sobie sami, oddolnie, jeśli stworzymy struktury, grupy nacisku, potrafimy wpływać na bieg wydarzeń, to wtedy powiemy, że jesteśmy suwerenem, że mamy na cokolwiek wpływ, ale na razie tego nie mamy. Na Ukrainie wszystkie ugrupowania opozycyjne, wszystkie media opozycyjne, politycy działający przedtem w opozycji do Zełenskiego są wyrugowani z przestrzeni. Ich nie ma. Oni są jemu niepotrzebni. Ale jest to państwo wzorcowe, demokratyczne. I on sobie może na to pozwolić, żeby powiedzieć, że Ukraińcy nigdy w życiu nikomu nie zrobili nic złego. Czyli Polacy się sami pozabijali. Dziękuję bardzo.